Jestem dziennikarzem winierskim, prowadzę portal internetowy w Polsce poświęcony winu. Ja Mariusz Kapczyński, żurnalisty Romelic Aszukiewski. Jest mi bardzo miło, że mogę prowadzić to seminarium właśnie w Gruzji, ponieważ bardzo Gruzję lubię, często w Gruzji bywam i bardzo chętnie podzielę się wiedzą, jaką mam na temat Gruzji. Na temat turystyki. Chciała daruje seminarium jak taka ten Gruzji. Dzisiejszy temat mojej prezentacji to są nowe trendy enoturystyczne w Europie. To jest temat w tej chwili bardzo na czasie, temat ważny i dużo nowych rzeczy można się dowiedzieć, zaobserwować, bo to jest bardzo dynamiczny kierunek w tej chwili. To jest zalem modchom nad jachali mimartule baris. Sajko turystyka si, enoturystyka. Czynde ba achala chali modchom nebi, romlebic midarom galizero. Bardzo mi zależy, nie chciałbym, żeby moje wystąpienie było tylko monologiem. I bardzo zachęcam do tego, żebyśmy byli w interakcji, żebyśmy mogli rozmawiać. Więc właśnie zachęcam do dialogu, jeżeli możemy tutaj się wymieniać swoimi uwagami, doświadczeniami, bardzo chętnie się będę dzielił. Tak, żebyśmy mogli porozmawiać o tym temacie, musimy wyjść od pewnej bazy, czyli od tego, skąd wzięło się pojęcie enoturystyka. Nazwa bierze się od greckiego słowa oinos, czyli wine. Wino. No i oczywiście połączona jest z drugim członem wyrazu turystyka. No ale też mamy na przykład takie określenie jak enografia, czyli rozmawiamy wtedy o miejscach, o mapach połączonych z winnicami z winem. To jest na tyle rozwinięta w tej chwili gałąź aktywności turystycznej, że zyskała właśnie osobną kategorię swoją. Jest to nie tylko taki fenomen kulturowy, ale też ekonomiczny. Enoturystyka to jest, jakbyśmy ją rozumieli. Najprościej rozumiemy to jako aktywność skierowaną na wino, czyli odwiedzamy winiarnie, są degustacje wina, święta wina, wszelkiego rodzaju wydarzenia związane z winem. Enoturystyka jest teraz pirolipsi winis mignebis, winis dagemounebis, winis festiwalepsi monacileobis, survilida, matsi monacileoba. I trzeba powiedzieć, że o ile obserwuję takie trendy winiarskie w Europie, ciekawym przykładem jest Polska tutaj. Ponieważ w Gruzji macie bardzo długie tradycje winiarskie, na pewno macie swoje doświadczenia też z tym związane. No, saka to rozwiązanie, gacile, by to pro didichnis, winis, kwekana, każda, to jest sakotary gamot, tyle was gagać nie, tam mimo tu lepiej.
A w Polsce uprawa winorośli, produkcja wina trwa od dwóch, może od 20 lat, więc to jest bardzo młody rynek. Ale dzięki temu możemy zaobserwować wszystkie tendencje, wszystkie mody, wszystkie wydarzenia, które się z enoturystyką są związane, bardzo są widoczne w Polsce, można to dobrze obserwować. Magram am nic darmo zobaczy, mając kargat czas, am enoturystyki z mimartule bebi, misi gamartus cesebi, poloneć. I uchydał tym istarą, dalej mokle druga. Gdybym 20 lat temu w Polsce powiedział, zapytał kogoś, co to jest enoturystyka, czy słyszał o czymś takim, na pewno usłyszałbym, o co w ogóle chodzi, co to jest. A teraz są takie trendy i taka moda, że zwłaszcza czas pandemii to pokazał, wyjazdy do winnic lokalnych stały się bardzo modne. Teraz możemy spojrzeć trochę w kilka słów o historii. Pierwszy taki oznakowany szlak winierski wytyczono w latach 20. w Dolinie Renu w Niemczech. W Dolinie Renu? Renu, tak, Dolina Renu. Pierwszy jest winic ksa, robot sasety, przetana z sakartuleczu, piatrę, rybulia, robot, majko. Miał cesał, ponieważ socjant lepszy, gajsna. Germania się dinary rejnis sanapirozem, nie da mu się. Znacznie później taka moda na enoturystykę dotarła do Nowego Świata, do Ameryki i w 1966 uznaje się, że winiarnia Roberta Mondawiego w Kalifornii była taką pierwszą przygotowaną świadomie winiarnią na enoturystykę. Ja mógł ja nie być, a ta sklad na samym Celsji. Upe jest mewinie uba da enoturystyka, kada uda Ameryki z kontynentce, we Kalifornia się Robert Mondawis konda i ueli asety Ameryka się. W tej chwili to jest jedna z najbardziej znanych Roberta Mondawiego. Tak. Będziemy tutaj o tym jeszcze mówić. Oczywiście odkąd robiono wino, to ludzie się odwiedzali, próbowali wino, ale enoturystyka to jest świadomie przygotowana oferta dla gości. To co gruje, drugi raz i carmuje, bo wino da wino i śmiewo, a tam nie było te serpmane, a wino dla sale. Magram, enoturystyka jest ale super specjalny się tała zeba. Jest ale się minda cały de mezobertan dawli od istas. Specjalny się tała zeba, a da mnie nie bis, mosa zeba. Tak, u nich popularizacji jest. To jest branża turystyczna traktuje enoturystykę jako taką jeszcze niszową sekcję. Jako niszą. No, tytuł turystyka, enoturystyka, sajerto. A enoturystyka, co to da double donet miczne, sajerto turystyki sferosie. Ale właśnie enoturystyka jest traktowana jako najbardziej obiecująca i najdynamiczniej rozwijająca się sekcja turystyki. Magra Mesaris, kola ze ufru, galmitarebadi, srapat galmitarebadi, nacili turystyki. Ta dynamika, to zapotrzebowanie rynku wzięło się stąd, że w tej chwili w Europie jest duże zainteresowanie regionalną kuchnią i winem. Jest i gałąbinerów z Sikidanru, Europa się zalija popularnymi gapta, gastronomii uli, turizmi da, enoturizmic, mastanerta. I w tej chwili jest wielu turystów gotowych pojechać gdzieś tylko po to, żeby spróbować lokalnej kuchni i wina. Jak na dalej byli turysty Jarek, domysł
შეუძლია აბსურული წავიდეს ნებისმიერ ქვეყანაში მხოლოდ იმისთვის, რომ დააგემოვნოს ადგილობრივი სამზარეულო და მიირთოს ადგილობრივი ღვინოება. Ja sam mam wielu znajomych i przyjaciół, którzy odwiedzili Gruzję kilka razy, w zasadzie tylko po to, bo słyszeli, że są tutaj dobre wina i świetna kuchnia. Mam kaos, by był mi megobari, robię psac nad kłamie, w czym pis, rób cholod tam cholod, wiem, że czemu dnia sakar poroszy rób, a gilo brwi kierdze by mi ich tam da, a gie mówną, a gilo winowe wino. Bo to jest specyficzne wśród moich przyjaciół, specyficzny rodzaj ludzi. Oni kochają stół, kochają to, co się dzieje przy stole. Jest i sada miany biaria, robię to cukart, supra, upart, magida, gurmane, tak by mówiąc, tak? Ko, gurmane biaria, da i się nic, edzebel, sak bilos, sutkat. Oni oczywiście cenią sobie piękne widoki, piękny kraj, Gruzja jest pięknym krajem, ale to, co najbardziej doceniają, to, ale to, co najbardziej kochają, to kontakt z ludźmi przy stole i właśnie wino i jedzenie. I uchodzą tymi starom, Matalia, Sakatolo, Zanien, Lamazy, Kwetana, Uneba, Uela, Feri, Magran. I madam jene byście, Svinceno, Turistika, Simodis, Turistat Modis, Magatis, Tawari, Aris, Adamian, to Ukier, Tuba, Supraze, Dagemo, Uneba, Sakrobis, Sacmilis, da, Argiruidis, Daleo. Więc kiedy ja spotykam się z przyjaciółmi i opowiadam o swoich podróżach do Gruzji i opowiadam im, słuchajcie, musicie spróbować Sulguni, musicie spróbować Sapyravi, musicie to wszystko zobaczyć, zobaczyć Suprę, posłuchać Tamady, to dla nich jest to bodziec, żeby przyjechać tutaj, bo Gruzja ma coś unikalnego, czego nie mają inne kraje. Supris kultura z gaecnot, unda tagemunot, no akla aksena, peli aksena, urwino aksena. Da aucilebrat, unda gaecnot es adamianevi, da es adlevs, imat stimus. Ksen, co taj stimus, subu ki chalkia. Kdy mu pašimas, aj kak ceva slovetku, aj kargia, da kak cava da je ceva. Polacy chętnie jeżdżą do takich popularnych z enoturystyką związanych krajów jak Francja, Hiszpania, Włochy, ale Gruzja jest dla nich czymś unikalnym, ma coś swojego, własnego. Olemele by był smog za urubę nam enoturystyka się. Setkotne firmy, wojt safrangety, hispanety, da schwebi, magram. Sakartolo majicaris gansak utrebuli, am chryw. Upro tradycji jest chryw. I warto, jeżeli tutaj mamy winiarzy, którzy chcą przygotować jakąś ofertę, zachęcić na przykład Polaków do przyjechania tutaj, to jest to bardzo ważny czynnik, żeby taką informację wysłać. Mamy coś unikalnego, coś, czego nie ma nigdzie indziej na świecie. Taka to legalna, która była i mitro, która w tej sytuacji, w tej gomarewoba, w tej haremu, rumenic, kwakom nie przyjarali, zostać Jestik neba, didi pliusi, schwebis, schwakow nebidan, turistebis, mozidiusas. Tutaj chciałem zrobić taki mały przerywnik, bo na cały świat, na całą branżę winiarską i enoturystyczną miał wpływ koronawirus. I chciałem o tym powiedzieć, jak to trochę zmieniło się. Teli am turistika ze, rasa kurole, da mi tu medes enoturistika ze, didi gaule na muaktina, am koronawirus ma, policlis. To był czas, kiedy bardzo radykalnie spadły obroty związane z enoturystyką. Wiadomo, były zamknięte granice, ludzie przestali podróżować. To jest spiedzenie, wystarczy. Widzi granica da regresji. Enoturystykam, sajto turystykam. Sada daje kieta, daje kura, zalian beuri. Kiedy sytuacja z koronawirusem się uspokoiła, pojawiły się dwa ważne czynniki. To wystarczy jest sytuacja koronawirusem taka w siedzibie, co to dachra, kamoczda, ori, achali, mizezi. Pierwszy czynnik to, i to mówię na przykładzie polskim, że kiedy ludzie nie mogli podróżować, uświadomili sobie, jak wiele lokalnych, cennych miejsc związanych z winem mają bardzo blisko siebie. Jestem tam miesiąc i stary srób. Adam Jenebi, Romil Sacuke, Arsie Jedlot, Mogzaurowa, Skłaga, Spa, Kwetnepsi, Szors,
uradreba sakcjony nupy i mas rac mat karsiemu achlusiku. Badania pokazały, że Polacy, którzy chętnie jeżdżą do Chorwacji, do Hiszpanii, do Włoch, nagle uświadomili sobie, żeby spróbować wina, czy żeby kupić wino, mogą jechać kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów tylko od swojego miejsca zamieszkania. To jest ono lepiej bifne, nie ma srom, nie ma smagi wratrom. Cały dnie, np. Chorwacja się tu, Italia się, da się szemde, tam nie ma atę u kilometr się, tam jest garsze moc, polneci, upraksę moc. Sada će i leba, vini da ga u nebada, eno turista časla. To tylko pokazało, że polscy winiarze nie wykonali dostatecznej pracy, żeby wtedy, kiedy nawet nie było pandemii, żeby tych ludzi zaprosić, żeby im pokazać, hej, jesteśmy tutaj, zapraszamy do nas, jesteśmy blisko. To był pierwszy czynnik, a drugi, kiedy pandemia się wyciszyła, budżety, to wszystko, co bardzo mocno, prawie o połowę spadło w branży enoturystycznej, natychmiast zaczęło wracać. Ludzie ruszyli znowu do winnic, ruszyli odwiedzać winiarzy na całym świecie. Pandemia rodzisa zdaćchra ucep, a ich hara się układa, ucep kaczna talga, surwil jadamiane bis, da jest, czemu są lebi, erti urdzie bajzardem. Jest ta widan mi jedzala, chałki jest. Ja bym chciał, żebyśmy tutaj zrozumieli, że w turystyce, ta turystyka związana z winem jest najbardziej dynamiczną i najbardziej obiecującą branżą, że warto w to inwestować. Da, mi da ragac unutru, es i seti ganhra ekonomiki srum, zalijem, mogę bijanija, investireba, am eno turistikaš. I o ile pandemia była takim momentem bardzo mocno kryzysowym, to w tej chwili badania pokazują, że do 2030 roku wartość tego rynku wzrośnie o 13,6%, czyli będzie wynosić prawie 30 milionów dolarów. Wzrostu jakby. Tam okolę wyjaśnię, że w Orieta są zdaty listwis, tyto nam enoturystyki z Hirybuleba, Sajertot, same te procenty gaiz debada, mi akcja sadrac, uzdac chra, nie miliona, czy miliardów? Miliardów, przepraszam, oczywiście. O, sadrac, to jest, tak. To uzdac miliard dolarów, brunów, triana, te Europa. To, przepraszam, to w Europie, czy na całym świecie? To jest na całym świecie. To jest globalna ocena, tak. Bo ta dynamika zmian i aktywności enoturystycznej jest widoczna zarówno w Europie, jak i wreszcie. Jest to na pewno kargatsza, z roboczej Europy, a się jest spokojnie lepszyc. Tutaj można porównać sobie, jak to wyglądała wartość enoturystyki. To są dane sprzed pandemii. Jest pandemia, gdzie Hirybuleba, enoturystyki. I tutaj mamy, i to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, to są turyści, enoturyści. Nie w ogóle turyści. Czyli tutaj mamy kraje podane i tutaj w milionach ilu tych enoturystów się pojawia, a tutaj jaka jest wartość tej enoturystyki w bilionach dolarów? Tak, jest akaris monacemy bi tyton enoturystyki sraudeloba, milion adamianepsi, a kiedy misi Hirybuleba, miliardy psi. I tutaj jest bardzo ważne, bo jakbyśmy przeanalizowali te kraje pod kątem jakby odwiedzających, to okazuje się, że jak przeanalizujemy to, to te kraje, które są najlepiej przygotowane, mają infrastrukturę, mają najlepsze wyniki. No, przedmiot, ta analizy z Bromgałak, to taki spodny problem jest całkiem tesotarian, mam za debulemi. Jeno turystyczny spis, tacy lewitmety, się musowali. Czyli im lepiej się przygotujemy, im lepiej przygotujemy ofertę, tym możemy się spodziewać, że właśnie nas wybiorą ci enoturyści. Racu prokarg, argat mówił za debit, racu prokarg, cena debeps, gałać wery. Bitu prometis, się musowali z młodymi głębnego, ta ustawa stanie.
Czyli ja mogę być winiarzem i wysłać taką informację do turystów: hej, możecie do mnie przyjść, zobaczyć winnicę i spróbować wino, ale to nie jest wszystko. Czyli dobrze jest przygotować, mieć coś ekstra, czyli w tej ofercie, czy to będzie na stronie internetowej, czy w folderach, napisać: zobacz moją wyjątkową winnicę, bo posadził ją pradziadek. Moja babcia robi sulguni. To musi być coś, co nas wyróżni, co jest czymś wyjątkowym. Nimic gardar o aici, aia totul, ai doar mea bui mea de bob zan, nesu, da, dați gansa cu trebuli, unde și eu trau azot. Gindați istru, mai es, esu e napi papa ce mi s-a cea rume bebia ce mi-a mi s-a necar sfugul sa ke teps. Da, asta e șem, da, dați gansa cu trebuli, unde e fost titlul, patara mea vena heobași. Rume, moi zidus, enoturistic. Ja zachęcam, że jeżeli ktoś ma jakieś uwagi czy komentarz swój własny, to żebyśmy mogli rozmawiać, żeby to nie był monolog. Tuga w trajmie, am temat sam taka w siebie, w trajmie wściekit, am pirikit, trajmie z tych magindat. Albo jest zogadę, jedno turystka raz w dyskurs, a sami, a się ile potrzebują robić, jedno turystka sam rodzaj, czy ma grać, gdzie się, a turisti ce am odis se da sus într-o bunis de sagă în urmă cu modista curbanu. Nu termini rugau de tot. Este un mărțul doar să altia să nu se cai. Ai este ganz hat über yoga aketo cu astro meu cauzut cu modista de bun. Asta așa. Ai rab la corne de arsă să să cei de batunda ci give polometis polomele turiste de special rogoșeri de baro ai am mărțulebit metru. Nu, da, este că jest takie pytanie, na jakich platformach to robi takie... Taką aktywność, tak? Tak, tak. Na przykład Polaków na przykład zapraszać, tak? Mhm. Jak to zrobić? Internet, tak? Przede wszystkim internet. Roli się internet. To są... Dobrym rozwiązaniem jest kontakt z biurami turystycznymi. Arbiaris samochodzeł robi tam. Kontakty. Czasami do mnie zwracają się polskie biura podróży: słuchaj, może mógłbyś zarekomendować jakieś miejsce. A czym tam magali to przydać polonetis samochodu biuro kontakty bien czym tam te meki trzeba liknep szemoktała zo rajne sauket suk argia dilebi. Bardzo często te biura polskie podróży, one kopiują się, znajdują te same miejsca. Jeżeli wyślecie ofertę swoją, dla nich to może być coś nowego i unikalnego, co wprowadzą do swojej oferty. Przyrad ramdenime biurus w Poloneci, titkmy się tymi biurus się tała ze bebiur. Da tu gauk zamit, tkwes cynadady was, jesimy didisia munebit, tak nobije namas. I tutaj są też jakby dwie możliwości, właśnie w tym punkcie jesteśmy, że możemy działać jako jedno gospodarstwo winiarskie, jako jedno merani, ale możemy też działać wspólnie. To się wyzle, wymogmy do tego prywat, a robot kolodan kolod erki indywidualny marani, a randynimy marani z gajerkijanego. Ale możemy też działać wspólnie jako... To możemy się umówić, zorganizować szlak winiarski, to mogą być wycieczki tematyczne, to mogą być festiwale. Teraz ja improwizuję, dlaczego nie zrobić święta wino z Naperauli dla polskich przyjaciół? I to będzie rodzaj festiwalu. Kawaria jest achalachali, lagac niuansewi, romelic, gansak utrebulat, a masz gamu arczew, sam pełbine u was, widret, skła. Ja teraz improwizuję, to jest... Jest taki układ na parę ulic si, winy z festiwali, cholod polonelistum rewistus. Jeżeli zorganizujemy taki przykładowy festiwal tutaj i nie wiem, zaprosimy oczywiście turystów, ale możemy zaprosić polski zespół muzyczny, możemy zaprosić kucharzy, którzy będą wspólnie z kucharzami gruzińskimi gotować, muzycy będą wspólnie grać. Oczywiście to wymaga wszystko pracy, ale z tego, na tym można zbudować coś wyjątkowego. I po kilku latach okaże się, że festiwal w Naperauli staje się jednym z najważniejszych winiarskich świąt dla Polaków. A i przesadzle byli, jest, ubrał w ciebie teorii uli i stary sposób.
განსაზღვრება. Am შემთხვევაში მოვიციოთ პოლონური მუსიკალური ჯგუფები, პოლონელი მზარეულები და ერთობლივად ჩატარდეს ეს ფესტივალები, რომელიც ვინიცი შეიძლება რამდენიმე წელიწადში ტრადიციულიც კი გახდეს, იმდენი პოპულარობა მოიპოვოს. Oczywiście ja to wymyśliłem teraz na poczekaniu, mówię o Polsce, ale możemy wymyślić coś bardziej globalnie. Na przykład jeśli oszalałeś na punkcie Sapyrawi, to właśnie festiwal w Naperauli ściąga wszystkich w sierpniu na najlepszy festiwal Sapyrawi w Gruzji. No, tematyka jest bardzo Sapyrawi dla Paragocela, natomiast przyjdę konkretnie, kolodam Sapyrawi za jego gagetę, bo na Pareulsi, Oktomberszy, kolodam Sapyrawi festiwal. Ja sam obserwuję wiele grup, na przykład na Facebooku, takich polsko-gruzińskich, które się wymieniają informacjami. I bardzo łatwy ten przepływ jest. I gdybyśmy wymyślili takie święto, takie wydarzenie, no to dotrze do Polski. Jeżeli na przykład powiadomimy biuro podróży, że w połowie sierpnia jest taki festiwal, to oni już myślą, ci ludzie, że mogą zebrać chętnych na taki wyjazd. Samurde biuru jest się łatwo biletu. Czułem gwetneba, amadam dros, amadam jest SADS, wonizieba i sinic, rasa kurelia, i knebie lukę, mam za debulebi, chalkin gamu sakzawna, tak. I myślę, że o tyle mają Gruzini trochę łatwiej, ponieważ są bardzo dobre emocje w Polsce związane z Gruzją. Polacy dobrze i serdecznie myślą o Gruzji i mamy wrażenie, odwiedzając Gruzję, że Gruzini lubią Polaków, więc to jest taki naturalny przepływ gościnności, zaproszenia. Tak, i kawaria jest lebi, zalien kargatarian, kanskobilebi, kartulebis mimart, kartulebis, polonelebis mimart, aranakleba tarian, სიმპათიებით განწყობილები, ამიტომ ეს წასვლა, წამოსვლა და გაზიარება ძალიან გაადვილებულია, ვიდრე მაგალითად სხვა ეროვნებებთან, სხვა ადამიანებთან. Nie wiem, jakie są doświadczenia tutaj winiarzy w takiej aktywności, ale z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest nawiązanie współpracy z lokalnymi władzami. Nu, da, da, tavaria, ertepti kolazim tavaria piroba aris, adgilobriv, khelisuplebastan, kargi, urfiertobeli. Dam taki przykład z Polski. Jest stowarzyszenie wokół miasta Sandomierz. Stowarzyszenie winiarskie. Aseti magaliti minda moyopano, khalak Sandomierz jest garshemo, aris, kaertia neba, stowarzyszenie winiarzy, tak? Meguineta gaertia neba, khalak jest garshemo. Tu muszę dodać pewną taką informację. W Polsce bardzo jest popularny serial telewizyjny pod tytułem Ojciec Mateusz. W Polsce jest bardzo popularny serial, w którym się nazywa Ojciec Mateusz. Mama Mate. To jest o księdzu detektywie, który rozwiązuje zagadki kryminalne, a cała akcja dzieje się właśnie w mieście Sandomierz. Mama o matę gamodis robots gamudziebeli kryminaluri ragacewis, to jest pola perichdebam Sandomierz. Ten serial od wielu lat już jest w telewizji. Tidich tis galmoluba siaris, mrawoletis galmoluba siaris jest serial. I miasto utworzyło z tego niebywały taki, zobaczyło w tym potencjał turystyczny, czyli można odwiedzać miejsce zbrodni, miejsca, gdzie chodzi ojciec Mateusz. Wszystko, bardzo turystykę pod tego ojca Mateusza, pod ten serial. Am serial jest bardzo zy, am kalakma, siekmna, turystuli, a sam przykład w centrze, jest internet popularulia, jest serial i rób. Chalki ciamodis, im adgilebi dasatpali rybla, romilebi sam serial czy aris na czuenebi. A już kwartik mohta dana szauli, masa czuenebi. Ak sadac, mama o mate, czorob da, i da, a se szemdi. Am iz bazacy, a ges, turistuli, sam taro. Ale popularność serialu po wielu latach oczywiście spada z czasem. Magram serial jest popularowa, na sapiruelia, celebis galmolubasi, midis dabla. I teraz nagle władze miasta zaczęły się zastanawiać.
Na kalak jest chętzwane roba miktarom, ecema popular roba, tak, jeden gałon dinary, się mocał lebic, się cilda, da, a hali unda, mój piekrotko. Przeprowadzono badania, no i nagle władze uświadomiły sobie analizując te badania, że wielu turystów przyjeżdża do Sandomierza dlatego, bo w jego okolicach są winnice i ludzie po prostu jako enoturyści tutaj się zaczynają pojawiać. Po, dojechle, armoć daru, umyte soba, chałpie ciało, by sam Sandomierzci, imi z gamorą. Okej. Garcie muary, byłry, mełynęło. I teraz tamtejsze Stowarzyszenie Winiarskie ma bardzo dobry układ z władzami miasta. Organizują święta wina, organizuje się coś takiego jak maraton, czyli biegi przez winnice, szlak. Jest bardzo to popularne. Mój przykład, my winy z Gajetki, ja nie wiem. Kalak jest chętny, żeby się nie wstać. Kadecku też słuchać festiwale, by moje schod, winy z festiwale, by ragaz Karkowi, Hamasie, by teraz się nie. Organizuje się, co jest bardzo popularne w Sandomierzu, Święto Młodego Wina i to polega na tym, że w połowie listopada przyjeżdżają ludzie z całej Polski i to święto jest zorganizowane w ten sposób, że te winiarnie dookoła Sandomierza, każda winiarnia wystawia się w jednej restauracji Sandomierza. Każda ma swój punkt. Ja mam chwilę z ogólnym festiwalem, tytuł Mergwinę u was, a se odkład, a wstawi się restorany, tam cholud mi się gwinno, się ileba da gemona, a restorany się. Przyjeżdżający ludzie dostają kieliszek, dostają coś takiego jak paszport enoturysty. Ja se gieru, czemu dis, mąk marebeli, igreps, da das chmur, gwinno zda, purcels, romelicaris, en robot enoturysty z paszportem. I teraz cała zabawa polega na tym, że ludzie sobie, Sandomierz jest bardzo kameralnym miastem, niewielkim. Ludzie sobie spacerują od restauracji do restauracji i próbują młodego wina. Jak są głodni, mogą zjeść, idą dalej. Pełary i Sarysrum, mam się udzielę tam enoturysty z paszportem, się mój jaron petis. Helgam dali orgwino, tu stacie była i sadilom, i łaksmon. Od kilku lat impreza się stała tak popularna, że te paszporty są wyprzedane, jest więcej chętnych niż możliwości tej imprezy. Jedyna popularna ulica jest paszportem Wichidyba. Magram garkę uli, się zbuduli raudenu. Dlatego dacne metiary są surweli, widry się sadzle blombaks, umas pindzlos. Bo po takim wydarzeniu ktoś, kto przyjeżdża pierwszy raz, ma poczucie, że, bo to, tak jak powiedziałem, to jest małe miasto, że zwiedził miasto, spróbował powiedzmy z 10 winnic, spróbował lokalnej kuchni i poznał ludzi nowych. Czyli jakby przez weekend sporo się wydarzyło. Mergwinę uba, się mój jaros, kasinjo z gwino, dajla para kusadamianeps, kajicnon. To jest mistrz Saris, który tris galmol uba się, garpe uli, wszedegi, garpe uli si jamom leba Saris. I teraz Urząd Miasta Sandomierza zauważył te wszystkie aktywności i w zasadzie taką informację wysłał winiarzom. Słuchajcie, wymyślajcie jakieś nowe imprezy, nowe święta. Będziemy wam sprzyjać, będziemy współpracować, ponieważ widzimy, że ojciec Mateusz traci na popularności, a wino rośnie. Gajetia nie basa, ragaca moi pikle, ragaca achali, rom, raczej tylko medi turysty mówi, dezda, medi się mosawali, i poskalaś. Dużo tutaj zależy od naszej kreatywności i do naszej chęci współpracy z urzędami, z administracją. Ja nie wiem, jak wygląda ta sytuacja w Gruzji, ale być może jest jakiś potencjał, być może trzeba wyjść do społeczności. My, Arwicy, czyli Sakartura się robili sytuację, a Magramikne, nam dla dchyw, srom, my winy ma, a enoturystyki z fasady rysit, gacyle by tuklum cidro kontakty ikonion, a gdy dobrym, martwę obastan.
Ja obserwuję na przykład w Gruzji festiwal, który bardzo lubię, czyli Zero Compromise. Nie, nie. Jaki? Zero Compromise, ma angielską nazwę. Jak jest Zero Compromise? O, no, my chłopi rurotmy z nami, to tak nazwa pirobi. Wicyro Sakartolu Siary, zanim popularuli festiwali. I to jest festiwal, który jest skoncentrowany na winach naturalnych, na winach zrobionych w Kwedrii, które to rodzaj wina jest teraz bardzo popularny w Europie i na świecie. No my wiecie, że Taris kweł się da enewuli winis sapudzioze, bazaze. Raz jest kweuris winus, który prodał upro popularny chyba. Miałem możliwość uczestniczyć trzy razy w tym festiwalu i ze zdumieniem odkryłem, że są tam nie tylko Gruzini, ale spotykałem znajomych z różnych części świata. Dziennikarzy, ludzi, którzy są zafascynowani winem. Sam dzień wyjechał, mam festiwal ZD, a w Mołacinie jest rum, a ramar to kartulebi, a ramar to sopulius bebeurikotnejdan, i w nim mam festiwal ZD, Ciamosuli. Czyli ważne, budując święto, przygotowując jakąś imprezę, żeby nadać jej pewną specyfikę, że to nie jest od tak tylko święto wina jakieś, tylko tak jak w tym wypadku skoncentrowani jesteśmy na winach naturalnych, winach z Kwedrii. Oferta z Marani czy oferta święta zawsze jest lepsza, jeżeli jest bardziej skonkretyzowana, bardziej indywidualna. Spójrzmy jeszcze na inne aspekty ważne, jeśli chodzi o enoturystykę. Jak wskazują statystyki dotyczące europejskich winiarni, i to jest bardzo ciekawe, około 68-70% turystów, którzy odwiedzają winiarnię, kupuje co najmniej jedną butelkę wina. Tylko chyba ciepła. Niech będzie. A, przepraszam. Tak. Jeżeli samozda, pierwa procent i na samozda, 20% tam by tu wystawi, a od sile w lat, wola festiwale, minimum, jak to było, grudno skrybiłoś. Badania te pokazują też, że jeżeli enoturysta jest dobrze przyjęty, ma poczucie, że spędził dobrze czas i że to jest ciekawe miejsce, to 15% z tych odwiedzających regularnie wraca, żeby wina kupować. Tu aris kargat mocko byli, da. Nik ma popili aris. Tu turysty, sajto tu asety, jest aris, mi wybuli rum, 15% i rolet, więc aris, i ma 15% u grundeba, idę u beoreda, mesame, Warto pamiętać, że ten aspekt ekonomiczny jest ważny, ponieważ sprzedaż bezpośrednio w winiarni jest najbardziej korzystna, nie ma pośredników. Cały zysk trafia do producenta. Tu jest indynat ekonomii urad mąbie bijanierum, a rewiter szuła małoli arasebos, uszuła lud carmuje byli, uszuła lud chidis mąchmare bylzy. W tej chwili uznaje się, że w Europie takie najmocniejszą pozycję, jeśli chodzi o enoturystykę, mają takie kraje jak klasyczne takie kraje: Francja, Hiszpania, Niemcy czy Włochy. Ja chyba wola ze byli chrma tradycje, wini carmoje byś da enoturystyki, saris zasapirole, zilitat kochne psiro, mieli saris sapragety, espanety, Germania da Italia. A takie najpopularniejsze regiony winierskie, które są najchętniej w Europie odwiedzane, to jest Burgundia we Francji, Szampania we Francji, Alzacja, która też jest we Francji, włoska Toskania i Murawy w Czechach. Bo jest taki popularny Adgile, jest Burgundia da Szampania, Alzacja, Saprangeci,
Toskania, Italia i da Morawy, Czechy. To ważnym tutaj aspektem jest to, o czym już mówiłem, że te regiony mają świetnie przygotowaną infrastrukturę dla anoturysty. To nie jest tylko to, że tam jest ładnie i tam jest wino. Tam musi być przygotowana infrastruktura. Amati popularna baganista z Gleba, aramato i witrum. Ich uchudzenie, da modis, da bena hebie, gasien mulu. Tytun struktura turystebis mirybis. Aris kamitarebuli magal donezem. To jest pewien system, który musi, nad którym trzeba popracować, ale warto nad nim popracować. Mówię o tym dlatego, że jeżeli jesteśmy w Napierauli, tu są świetne winiarnie, świetne wina, ale nie będę mógł tutaj przenocować, bo nie będzie bazy noclegowej, no to raczej tutaj nie przyjadę, bo... No bo... O, właśnie jak mam magali, to jest tak, na parę uczy, na carum na kargi wino i kozda, na carum da, kakwela pis kargi pirube bi, os magram, arik neba. Sastum rosa, შეიძლება ადამიანმა ამე გაათენოს, არ ექნება მაინც-ამაინც დიდი სურვილი აქ ჩამოსვლის და ღვინის დაგემოვნების. ნახლა ქართველებმა კარგად ვიცით, გვიანობამდე გაუბერავთ ხოლმე, ხო? მე საბუნა წავიდეს ადამიანი. აი, როდესაც იცის, რომ დასაძინებელი აქვს, შუა გამემდე და ღამის 3 საათამდეც კარგად იქნება. ასე არის? Oczywiście ja nie chcę przez to powiedzieć, że jeżeli jest winiarz, i nie ma możliwości tutaj noclegu, że nagle ma wybudować hotel, bo to jest duży nakład finansowy, ale zaraz dam przykład z Polski mojej koleżanki, która produkuje wino. Jak ona to rozwiązała? Jak tytuły patana megunistwis, całkie sasumro sasieneba, rasakwerolia, dit hardziektanaryz, dakawsiry, buli magram. Wiemak smagality, ty ciemi megubari kalendi, rogor gamowida, am gomereowida. W Polsce oczywiście nie ma tylu winnic, tylu producentów, co w Gruzji, więc oni są rozsiani po całej Polsce. Oficjalnie jest ponad 400. No, poloneci beuriarari, sadac od hasamde, megwineubari, sta i sini gabneuriariam, teus poloneci, kochanas. I mam koleżankę, która z mężem zaczęli 15 lat temu produkować wino i są, oni są położeni w bardzo takiej małej wiosce, bardzo to jest ładne miejsce, ale oni mieli jeden problem. Ciebie me bobari kali, ta jest komartaneta, kaasienes patarowe napi, szwenie radgilas, magram konda terti problemu. Ten problem polegał na tym, że wiele osób, które do niej przyjeżdżało, no chciało gdzieś przenocować, bo wiadomo, kolacja, piło się wino i z tym był spory problem. I najczęściej, kiedy oni rozpoczęli swoją działalność, to przyjeżdżały osoby, które spały pod namiotem, w kamperze, albo miały jakiś zorganizowany transport. Więc czemu diuda? An gamy satener da karowe psi, an specjalne automobile, kempere psi. I ona do tej pory opowiada, że ich sytuacja, jeśli chodzi o gości, radykalnie się zmieniła, kiedy we wiosce obok otworzono no, takie nie apartamenty, nie hotel, nie wiem jak to powiedzieć. No ktoś zaoferował takie domowe noclegi, tak to nazwijmy. Der Magram Rodesat Gwerdze Sopelsi, Kajsna, Guesthouse, tak bym mówił, Guesthouse Ebi, Masinupe, Gacilebit Meti, Czamodioda Magatan, Willis. I ona teraz mówi, że teraz sobie dopiero uświadomiła, że ten brak, jaki był, to był kłopot właśnie z turystami. I teraz, kiedy ona na informacji na stronie internetowej czy w folderze ma, i możesz przenocować, bo niedaleko są takie możliwości. Tam jest ten ganz HDB wsi, tam jest internet wersji, u komity te buli, jak zrób, i ma to chciałam zabić, tak jak achlo-machlo, od kilometrzy, a jest gaz telebeli. I ona, i to myślę, że ja nie wiem tutaj znowu jakie są doświadczenia, ale ona zauważyła, że bardzo dobrze zaczęła działać współpraca. To znaczy ci, którzy przyjeżdżali do niej, od niej dostali informacje, gdzie mogą spać, ale działało to też w drugą stronę. Ktoś przyjeżdżał w okolice, nocował, pytał, co to mogę zrobić, co to mogę zobaczyć. No to ci sąsiedzi mówią, tu jest winnica, możesz przyjechać, spróbować wina i lokalnego jedzenia. Urtiert Helsakneli, Urtiert Sasargeblu, im Guesthouses Probelebistysac, da, am Meguineobistysac. Im Drowins, Czamodioda, Ubralot, im Sopelsi, Kitkulob, da, Tkwa Sadsiemis, da, Droga Watar, i Sechnel, da, i Meguineoba, i Sakshegizle, i Winodalio. Im Czamodioda, Meguineobasi, Sadgawatenogab, i Agrakshegizle, da, Bragasnet, Mokta,
Więc jeżeli wiemy, że niedaleko nas mamy winiarnię i ktoś oferuje noclegi, to może warto się spotkać, otworzyć butelkę wina i pogadać, słuchaj, może byśmy tutaj zaczęli współpracę i będziemy sobie pomagać. Ja będę wysyłał do ciebie, ty do mnie, stworzymy coś razem. No, jest, mam magalitary, z tymi sarą, dobór się i lewa. Składa swa sacheubi, sakmienuba, etmanec, to umarto schery. To może się wydać banalne, to co mówię, ale czasem sobie nie uświadamiamy, jak blisko mam proste rozwiązania. Dobrze, do tych zagadnień jeszcze wrócimy. Ja chciałem powiedzieć kilka słów, jak enoturystyka rozwinęła się poza Europą i jakie daje efekty. Jestem Europejski Garda, Rogorgany Tarda, enoturystyka, Sokliusz. Tutaj ten ważny aspekt, na przykład w Kalifornii czy w Nowej Zelandii, ekonomiczny, który sobie uświadamiają producenci, to jest ta bezpośrednia sprzedaż wina. Omijamy pośredników. Ameryka Sida, Samfred. Afryki z Republikaści, Dzirit Hadat, Mewena Kełbeby, Gada Sulebiarię, Adgilze, Wilis Gaki Dwazer. I tak na przykład w Nowej Zelandii 1/4 całej krajowej produkcji wina sprzedawana jest na miejscu, w winiarni. A jak w Zelandii jeśli, Telic Armueba, Wilis Armueba, Racari, Sam Kunzulze, Erki Meodhedi i Hideba Adgilze. W Stanach z kolei. Ten sprzedaż, przepraszam, chodzi na turystów? Jeszcze raz? Ten sprzedaż chodzi tylko na turystów? Tak, tak. Chodzi, to są enoturyści, którzy przyjeżdżają, ale też ci, którzy zakupują. Ja mówię, turyści obcokrajowcy, ci nie miejscowe. I ci, i ci. Chodzi o to, że ta sprzedaż odbywa się. Przyjeżdżają, to nie my jedziemy gdzieś coś sprzedać, tylko wszyscy, którzy mnie odwiedzają, przyjeżdżają albo pierwszy raz, bo mam ciekawą ofertę, albo wracają, bo mam dobre wina i. Ale to jest bardzo, jak ocenia się strategie ekonomiczne, na przykład w Kalifornii, to wiele nowych projektów zaczyna się od tego, jak przygotować ofertę, żeby do nas przyjechali. Czym się wyróżnia? Tutaj dobrym przykładem jest stan Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. To jest trzeci pod względem wielkości stan, który oferuje wino po Kalifornii, która jest numer jeden, i Waszyngton. Washington jest staty siemny. I właśnie Nowy Jork, który jest, jego specyfiką jest to, że jest tam wielu małych producentów. Specyfika jest, są zalien beury, patar pataram, carmuje beliaris, winis. I oni ponad 50% swojego wina sprzedają właśnie na miejscu. Tylko tym, którzy ich odwiedzają. Na Hewarze Metz i Dianalgirze, tam jest produkcja. Więc to też pokazuje, że ten profil jest taki najbardziej obiecujący, bo możemy oczywiście myśleć o dystrybutorach, importerach, sklepach i tak dalej, to też jest ważne, ale cały czas podkreślam ten ekonomiczny aspekt. Jeżeli bezpośrednio sprzedamy, mamy z tego największy zysk. O, jestem księdzem wifikrotnym mazerom. Wygaca ciaurio, tam sak myśli, wygaca mu na chod dystrybutory, gampi dueli, sam rybi, transportiori, da se siende, magram rodestat na hewar zemleti. I kiedy bardzo gilze, upewnę nakle wychowy z tej wili box, tam chyba patara, nie wyjdę obraz. Tradycja, że. Jeszcze kawa? Dla Polski, pewnie w Gruzji to wygląda trochę inaczej, ale chciałem pokazać to, że mimo że polskie winiarstwo od 20 lat działa, to już działają specjalnie wytyczone szlaki. Mi uchyla tymi za roboty celi, raz berwinę oba gami karda poloneci, mając super specjaluri wini z gzebi, upe arsebus, magalitat, rogoricaris, lubelskis,
Kolymisa da Tablis gza asekujem. Ten lubuski szlak wina i miodu już przetłumaczyłem. Mhm. To są, nie chodzi o to, że ten szlak to, są, to jest tylko mapa, gdzie są zaznaczone miejsca, gdzie produkuje się wino. Es aramar to masarmisznos adgilip sadac wino i carmuewa. A mi zgarda? Będzie o tym jeszcze mój kolega opowiadał dokładniej, jak się takie szlaki przygotowuje, ale chodzi o przygotowanie całej infrastruktury. Cała jaris tej infrastruktury mu zadywa. A ma ze ciebie kolega, kiedy w detalu mogli chłopać? I chodzi o to, że jeżeli ktoś się wybiera na taki szlak, to ma pełną informację, czego może się spodziewać, czyli co dana winiarnia oferuje, gdzie są noclegi, gdzie są atrakcje turystyczne. To jest jakby pełna, kompleksowa oferta. Esaris sruli cinada de bas i misa aramarto is raiz armoeba, magnul risi nachwat się izleba. Am mimartulebi, te sikneba, sastumru ikneba, tu ikneba, ragas historiuli, dzegli, mosa nachulebeli, da, se siemde. Kisrat sa interesua, ja pamiętam swoje pierwsze wizyty w Gruzji, to było, mogło być 15 lat temu mniej więcej, gdzie bardzo było trudno znaleźć winiarzy. Nie wiedziałem, nie mogłem ich znaleźć. I wiem, że prawdopodobnie to była współpraca między winiarzami a Narodową Agencją Wina. Pojawił się ten Wine Road, te brązowe znaki oznaczające... Jak to było bolus robocich na gamocie, to jest Willis Gza, Kolga Nagniśna, Telsa Kartoloś. I wydaje mi się, że nawet taki prosty ruch, jak oznaczenie tylko miejsc, bardzo dużo zmienił. Talian Didi, Didi Sulebe, Kamo i Ceuda, i Srac, i Sul. Marki Wiramie, Traparity, wobec Caceria, Willis Gza. Bo nawet teraz podróżując po Gruzji, gdzie znam wiele miejsc, nagle odkrywam nowe Marani, bo jest oznaczenie. I to jest, wydaje się, bardzo proste, ale nawet tylko tyle czasami jest bardzo pomocne dla turysty. Kochajcie, a bolodros mógł rubisas, sula halda, hal, marne psada, mewinu beps, łatwdebi, to jest sali, dam sachurybę, zusta tam elementaruli, a mówiłem o tym, o takiej współpracy między winiarzami a lokalnymi władzami, że warto by tutaj nawiązywać takie mocniejsze rozmowy i jakby plany wspólnie, ponieważ tutaj można łączyć rozmaite wątki, jak atrakcje turystyczne, jak lokalną kuchnię, czyli wspomagać też restauracje na przykład. Chodzi o to, żeby tę atrakcyjność turystyczną łączyć też z wiedzą. Z edukacją. Po teorii rysak adglubrił Martulowa stan urtier to basi, ara marto turistuli robotca se tym turistuli szemec nebis mireba, ara met eskola peri kaertia nebuli os ganuitareba stan da saula stan. Ja od chyba 7 czy 8 lat współpracuję z Narodową, z Gruzińską Narodową Agencją Wina i odpowiadam za rozmaite akcje promocyjne, za degustacje i tak dalej. Ja sobie siódmy raz jechałem, Sakartulos Winisa agentos tam musiał tertać czuenda, dzirytada degustacje biste i mebis gachet. I zauważyłem, jak bardzo istotna jest edukacja, ponieważ nawet jeżeli w Polsce mamy osoby, które piją wino, znają się na winie i znają takie na przykład odmiany jak Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Riesling, bo z tym są zaznajomione, o tyle nie kojarzą na przykład Saperavi, Cicka czy Krachuna, dla nich to są obce nazwy. Nie wiedzą, czy to jest nazwa producenta, czy to jest nazwa winorośli. Teoria rysak. Am winis feroshi ganatleba imitoro main magalitistvis europelebi romelmats kargat itsian ra aris ek pramguli winoebi inda germanuli rislingi imatvis kartuli dasakhelebebi arafers arnishnavs ge mindats ai tsitska romai ave vot kom ra aris es
Gwini Sahelia, Adgili Sahelia, Armoevlis, Pigmi Sahelia. Am się tu właśnie zaledwie dydy myślą, Gana Tleba sam sperusz. O ile ludzie ci znają technologię, jak produkuje się wino, o tyle kiedy zaczyna się opowiadać o kwewri, to oni się nagle zastanawiają, ale za co? To jakieś zakopane dzbanki w ziemi? W ogóle o co chodzi? Romila jest obrym, ja myślę na Damianem, że daje obrym kwełzę, da kwełzę dachenem był wino, że staje to azrzewer modian. Ra, ra, rogur się idle, bo wino i obrym dachenem był, a teraz mi coś. Myśmy, żeby to troszkę tę wiedzę poszerzyć, nakręciliśmy serię filmów o tym. Przyjechaliśmy do Gruzji, kręciliśmy o tym, chcieliśmy pokazać kulturę produkcji wina w Gruzji. Czyli Mizani i Chłopiec ustatec, kończone wina, chałchistys, sakartwenosi, tradycji uli, winy starmowego rogoria. No i zrobiliśmy takie koszulki made in Fedzi, żeby gdzie jest w prosty sposób wytłumaczone, jak się robi wino, czyli wyciskanie, kwerki. Czyli proces jaris, a myślnuli, bacarmuje tkwełszy, jest jej dacurwa, ciaschma, a może badać, mire, botlepsi, ciamoschma. I to się ludziom bardzo spodobało, bo to było w prostych, takich obrazkach wytłumaczone, o co chodzi. Moje co na zalia, nie wiem, to robię. Kreatywne marki Wataris, naczelne w procesie, które wyjdzie z dapeniem. I chodzi też, żeby w taki prosty, czasami wesoły sposób edukować ludzi. O co, jak wygląda kultura produkcji wina w Rosji? To jest, a ciągle wyjdzie z marki Cesebit, czy Idywa, Adam Janebi, Garnatlo, Karpeum, Sperusie. Ta kreatywność i takie niestandardowe podejście jest bardzo ważne, bo nas wyróżnia i stanowi taką naszą indywidualną ofertę dla czy firm, czy dla enoturystów. Przepraszam, jeszcze raz. Dobrze. Bardzo jest ważna taka kreatywność i pomysłowość, bo to jest, tworzy taką indywidualną ofertę, wyróżnia nas. Bo jest tak. Myślenie jest, განსაკუთრებულად მიწოდება. Aj kreatywulat მიწოდება, ესე იგი, სვანაირად, ჩვენებურად, ასე ვთქვათ. W Europie te kreatywne winiarnie starają się zaoferować nie tylko możliwość odwiedzenia winnicy czy degustacji wina, ale też jakiś pakiet innych zachęcających aktywności. Aj Europa się aramarto stała zobel, winis. Tam degustacja z aramecła ragacepsa. Ja mogę nawet sam powiedzieć, że byliśmy w winiarnie w Polsce, gdzie oni wykorzystywali swoje pomieszczenie i winiarnie jako miejsce do różnych atrakcji. No, nie atrakcji, no śluby na przykład, urodziny sprawdzać tam. Tak. Sygnał po polu, czy Michał, czy nie tak widzę, zadać aramarto wynis dagemu niebazdema stawa zobny na ramę i ma być się korci lebis gamarto, a stawa demis lebis agnieśnaz, nagasa dreobe bis agnieśnaz, religii uri dreobe bis agnieśnaz, da, se szendek. Han kreatilu bazę i kolla para, kisa uwagi. I są na przykład winiarnie, które zgłaszają się do dużego przedsiębiorstwa i mówią, jeżeli chcecie zorganizować dla waszych pracowników coś wyjątkowego, oddamy wam kawałek winnicy, my będziemy kontrolować, dbać o to, ale jak nadejdą zbiory, wy przyjedziecie, zbierzecie, sami wyciśniecie, my wam pomożemy, jak to zrobić, a później przyjedziecie, zabutelkujemy gotowe wino, przygotujemy specjalną etykietę dla was i każdy z pracowników waszych dostanie swoją własną butelkę wina. A jeszcze ty cena do bebicary, pamiętaj, my winę uba, dit rumyny, praca sacarmos, stała zup, sase tramy zrób, tylko nie mogę być, na cel, czyli wynachis, kartów, partops, tylko nie tramy zrób, lebis, დახმარებით და ჩვენი დახმარებით მოულით ამ ვენახს მე შემოდგომაზე ერთობლივად დაიწურება ის მონაკვეთი თქვენ თანაშრომლებთან ერთად ჩამოისმევა ვინო გაუკეთებ ჩვენ სპეციალურ ეტიკეტს ჩამოვასხავ ბოთლებში და თითოეულ თანამშრომელს ეკნება პრაქტიკულად საკუთარი ვინო.
I często duże firmy, które szukają czegoś wyjątkowego, chcą uhonorować swoich pracowników, to dla nich to jest atrakcja i są gotowe naprawdę dużo płacić za to. Znam taką winnicę, która w sezonie latem, kiedy jest ciepło, organizuje co tydzień plenery malarskie. I każdy, kto przyjeżdża, w cenie biletu ma płótno, farby i nieograniczony dostęp do wina. I ludzie stoją, malują sobie, piją, rozmawiają. Ale niestety nie robili chatreps, stawazops, dreps, plenereps, sadac, chatreps się udzielia, da chatu. Idę bagarko uliwy, bilety, raudeno, no ile to mogę kosztować ten wstępny? 150-200 zł. No to jest tak. Sadac asylar jest parę lepszy. Da chudebat, ukę gabzade buli, piupitrebi, sadac się udzielia chatu, da chujno kiedy akt, kanu sadzbrali raudeno. Chatreps meti raunda, tak? Ta chatamy, ta ruino słomen. Jest atrakcyjny midgoma. Tak. I do tego jest dołączona cała strategia marketingowa, bo te wszystkie obrazy namalowane później są w internecie pokazywane i po miesiącu jest organizowany konkurs, że najładniejszy czy najlepszy obraz jest wybierany, no i autor dostaje tam skrzynkę wina, tak? To cały czas żyje sobie. Kwaterty tu jest garmaluba się chudzie, jak wczerdachat moc chowili. A moi rciewam, specjalu rziuli, arciew składa ze sałkę, te są nachac. Da autory rebulów, skład, ertchut, winos, saczuk. A potem sprzedają te... To się zdarza, chciałem jeszcze powiedzieć, że... Wokół tego wytwarza się często społeczność taka. To są, no ci, którzy malują, widzą swoje obrazy. Najczęściej to są osoby, które w ogóle nie potrafią malować, więc jest dużo zabawy, bo to są takie bohomazy i wszyscy się, jest dużo zabawy przy tym, bo to nie jest poważne, tylko... Tak, ta awaria jest istotna. Dziwita, więc mógł malić lepiej, awaria profesjonalnym chabrem. Adam, ja nie wiem, co upadł wino, da... Się uzlia, pytam ragaca dachatun, dachandach, a niestety sule luri na chatebie. Uprometi i sari srakuje. Dartoba, widre, faktywrat, percerada, a se siemdy. I nawet ci ta winiarnia mówi, jeśli nie umiesz malować, nie przejmuj się. Przyjedź do nas, napijesz się wina i na pewno coś się uda. Tak, wiesz, my winę, ja mówię, no, tuarici chatła percera, no dardo, mogi czuentam, dalej uwinąć, tak, argata, mogi to dachatun. Więc tutaj możemy wymyślać... Kierosmani ich nie wyda, a matuszki tak To są też pomysły na przykład tego typu, że... To są Seagate, tak? Dobrze pamiętam? Tak się nazywa? Seagate, tak. Że to mogą być winnice zwiedzane w ten sposób, to mogą być specjalne koncepty. Mamy na przykład... Na Podkarpaciu jest taka winiarnia, która organizuje tak zwane wesela, ale to nie jest wesele, że ślub, tylko chodzi o to, żeby ludzie przyjechali, napili się wina i potańczyli do takiej ludowej muzyki. A jest asety Irtety Magali Tiaris, jest specjalny transport z Gamocheneba, jest Saris Atrakcja, Benafsi Amicja Ruli, a i Karpatepsi Aris Esety Mewena Chyba, Romeli Cacchops, სახალხო დღესასწაულივით ხალხი ჩამოდის სვამს ღვინოს და მე ადგილობრივი მუსიკის თანხლებით ცეკვა, გართობა, თამაში აკეთებენ ასე და ამისთვისაც ჩამოდის ხალხი სპეციალურად რომ მიიღოს მონაწილეობა. Ესე так в разных так костюмах местных так локальных так а не самошино этнографиული. Bo dla ludzi to jest rodzaj takiego powrotu do korzeni, bo w Polsce trochę się odchodzi. Wy tę tradycję macie podtrzymaną, taką właśnie strojów, śpiewu i tak dalej. W Polsce od tego się bardzo odeszło i to jest taka propozycja do takiego wesela, jak dawniej było. Bo jest teraz Adam Jenebis, to jest mi Sasio Alebarum, na fund, dwie tradycje, jest
specjalnie tari samo się gamot chobile bi, tradycyjny supra, to jest sako bi, saćme lebi. To jest zaraz dobro nieba, tradycje biskie dobro nieba. I to tutaj w takiej ofercie, która nas wyróżni, nie chodzi od razu, żebyśmy musieli inwestować w taki sprzęt. Możemy wymyśleć sobie na przykład taką grę terenową w winiarni, gdzie będą jakieś zagadki, będą punkty, uczestnik dostaje mapę, idź do punktu numer 1, znajdź rząd opisany Saperawi. Jest. Przejdź do punktu 2, do krzaka numer 5, tam będzie coś pod tym krzakiem. Jest butelka. Kawałek dalej na mapie, tu znajdziesz kieliszek. I to może być taka, to musimy tylko, to jest ograniczona z wyobraźnia. No, to daj, się zadzwebeli, a asety ramerum, kład gaker też tamasiobebi. Dama luli ruka, romilce, carmiś luli, kniepa, sadaris dama luli, sad botulia, sad cika dama luli, sad ase szemdek, romilmac, a interes gauczens, adamias, moina kulo se swena. Та мере расакуроле призеби да вино вилис гарешеко ќе узлебели. Jest też taka oferta na przykład takich jak to powiedzieć, warsztatów fotograficznych, czyli zaprasza się jakąś modelkę czy kilku modeli, najpierw się organizuje krótki taki kurs fotografii i później na przykład, kiedy jest jesień, przebarwione liście, organizuje się studio takie fotograficzne, tak? I degustujemy wino, a przy okazji robimy ładne zdjęcia i później jest na przykład wydany kalendarz. Najlepsze zdjęcia są wybrane i taki kalendarz jest sprzedawany. Znobili Adamia Nebi, znobili modele bi, a sotkładno modele bi, moditan gamon dinare. Mati mocowa, suratę bis gada geba, da szemde specjalny kalendry bis, kalendry szekna, am suratę bis baza za. Wymyślając te wszystkie atrakcje, nie możemy zapominać, że ten cel to jest przede wszystkim wino, czyli chodzi o to, żeby goście przyjechali i odwiedzili region winiarski, pogłębili wiedzę o produkcji wina, o technologii, i żeby zwieńczeniem tego była degustacja i zakup wina. Winoze, jakoś gaketebuli akcenty, da sabolo odziamsi, mokte sam gwinis degustacja, da na sakurole gakidua adgidze. Tutaj warto też powiedzieć o takich, taki profil anoturysty. Stwórzmy sobie, kim ci ludzie są? No, tawar jaryz enoturiste biawa, rachalchi jaryz enoturiste bi, da gamsa zwrot techlam. Ważnym tutaj aspektem jest, że ci enoturyści zadeklarowani, oni nie są sezonowi. To znaczy turystyka, wiadomo, kojarzymy z latem, z wakacjami, że to jest główny nurt. Natomiast jeśli chodzi o enoturystykę, to są ludzie gotowi pojechać na przykład, przyjechać do Gruzji, najpierw na nerty pojeździć, a później odwiedzić ich. Odwiedzić winarnię. Jakby nie ma tutaj ograniczenia, bo stół, wino, jedzenie, o każdej porze roku smakuje. No turysty jest ale sezon. Uniwersalny Adamianie, myślę, że sezony ararce, bo w sensie gazapulik, nieba zapulik, już się mocno bać, i chyba czemu widzę, sadchila muro sezon szida, Andros, rasakurulia, suprada, winoda. Moi koledzy, o których opowiada, ci najbliżsi, którzy dużo podróżują, oni nawet celowo wybierają poza sezonem turystycznym, dlatego że wiedzą, że przyjadą tutaj do Kuby na przykład i tu będą wolne pokoje, mają święty spokój i nawet preferują takie pozasezonowe. Beuri zustat najromitwe namduli enoturysty i spirikit, ara sezonur sytuacje. Magalitistis Zamtari, rytiarz, kary, ciemuś, icjan rum, arikneba beuristumari, sastumro adwili saris, mosakwedria, dasa działsznida, rad ptawaria, sitchnare ikneba kaszem, bo zegi beuri halkiara, bo kartele biromy, ciałdzide topo, a i wesem, ciałdzide bijam. Trzeba też pamiętać, że ci tacy zadeklarowani enoturyści to są osoby, które o winie już trochę wiedzą, bo wyczytały to w książkach, w internecie, ale warto zadbać, żeby
jeszcze będę o tym mówił, żeby oni czegoś dowiedzieli się więcej o winie. Czegoś takiego, co dokładnie to miejsce może im przekazać. Kapicno bi rebule biare, imat bebeor jak caki tchuli, nanachi, videoe bi ikneba tu internet, či tu sadme spagar, magram tavar jares, adgilzerom čamulem, iz ganskove buli še utavazot kideo. Rac magat džer kideo aricija. W Europie badania pokazały, że tacy najbardziej aktywni i doświadczeni enoturyści są z Niemiec, Austrii i z Anglii, no i Skandynawii. Po esegi Europa się Чатаре с гамоклево да, а може да рух ела за гатицно бири були, карга карко е ули, вино е пши, ариан германе леби, австрија леби, да британе леби, скандинаве би. Tutaj jeszcze musimy popracować trochę, żeby na tej liście się Polacy znaleźli. Uda mi musiał, kiedy im jest pisro, mam sijaści polonetic moktis. Ale trzeba pamiętać, że w Unii Europejskiej polski rynek jest numerem jeden jako odbiorca gruzińskiego wina, więc potencjał jest bardzo duży. Czyli Polacy dużo gruzińskiego wina piją, ale jeszcze trzeba ich tutaj ściągnąć. Esegi Europasi poloneti aris non pirola gilze, więc kartul winos moich mas, sajetot. Jest, można pewne cechy takiego typowego turysty wyróżnić. Składa sacheuba się i chyba gamowarciot jedno turystyczne. Po pierwsze to są osoby, które nie, już mówiłem trochę o tym wcześniej, że nie jadą na typowe jedne wakacje w roku, tylko są gotowi jeździć w różne części świata kilka razy. Czyli wybierają krótszy, ale wielokrotny wyjazd w roku. Zazwyczaj to są osoby, to są badania, które po prostu przeprowadzono. To są osoby, które preferują krótkie pobyty, czyli raczej przyjadą tutaj, jak na przykład do Kuby, na dzień, dwa, ale pojadą dalej, nie zostaną na tydzień, bo szukają nowych miejsc, nowych wrażeń, nowych win. Jest Adamia nie problem, z randenem jest w Czamodienga, gatwę u Latgilze, imi tomrum, undat sul achalachali, szek znedewi miru, achalachali adgilewi gaicno. To są też osoby, badania pokazują świadome tego, gdzie jadą. Czyli coś już wiedzą o kulturze danego kraju, wiedzą coś o winach, wiedzą coś o lokalnej kuchni, ale to są osoby otwarte i oczekujące, że dostaną wiedzę, że czegoś się nauczą. Jeśli sadamie nie wierzę, i setia damie nie wierzę, to i sija nukę, sad midia, i sija rarumsa, sada czawarny, gadawarny, da icien rada chteba tik, da mumzade bule biarie, praktykulat. I teraz to, co w tych badaniach, co pokazały te badania, co motywuje tych ludzi do wyjazdu? I przede wszystkim to jest degustacja i chęć poznania nowych win i zakup tych win. Ko, ziri tady ramu trawep, sam enoturistep, tawar. Tawar aris, rasa kuroli, ahali winoebis. Asinjua, ta mati kidua. Poznanie tradycji kulinarnych i łączenia tych dań z winem. Kulinarium i tradycje bis achtkma i matki ze sadac midianda, mis mati dakał sireba, ja myślę, że te wszystkie cechy, które tutaj wymieniam, że duże atuty widzę w Gruzji. My w Kedaurum, Sakartorusi, Zalian Didi, Isaak, Srakujem, potencjali jaks, Zusa tam to asadrysit. Bo ta unikalna atmosfera miejsca, czy zainteresowanie specyficznymi winami, to wszystko w Gruzji jest. Gindac unikalną atmosferę, suprastanda, gindac konkretuli winowe bis tagemów nieba, jest po laperi ares sakartolosz. I to jest... Konkretuli, kiedy właśnie kasowały buli winowe bis. I to jest też poszukiwanie nowości, poszukiwanie czegoś egzotycznego, nietypowego. I myślę sobie, gdy porównamy Gruzję na przykład do Hiszpanii czy Włoch, to jest zupełnie świeża, inna oferta dla Polaków na przykład. Polone lebiś, nas tak utrebit, rób się wadarot, Espanety, Italia, Sakartvelo, absolutnie gamorcie ulia.
თავისი ფრისებებით, რომელსაც თავაზობს ტურისტს. Tutaj chciałem pokazać kilka takich miejsc, bo trzeba sobie rozróżnić jakby dwie płaszczyzny enoturystyki. Jedna taka bardzo ekskluzywna, o której za chwilę będę mówił, a druga bardziej skromna, ale też bardziej naturalna. Zagi, ori midgomaris enoturystyki sa, erti aris ekskluzivuri enoturystyka, meore kide upro konkretuli, upro specifikuri, da? Jak pan powiedział ostatnio frazę? Że ta druga jest taka bardziej naturalna, skromniejsza, ale bardziej naturalna. Upro naturaluria. Magram, to upro naklebat pasjani, ja se odkład. Naklebat givebuli. Tak, zgam. My wszyscy tutaj podróżując możemy mieć bardzo różne oczekiwania. Ktoś szuka luksusowego receptu, a ktoś szuka na wsi naturalnego, spokojnego miejsca. Turysty. Nie pela sak, w tawisi gansak utrebuli midgoma. Tawis hopnastan da kawsirebit. Zoks unda ikos ekskluzivur spa imaci rakuje, resort epsi kaataros da ik gasinjo zguino. Zoks kide u pirikit. Uvčevnia soknul garemoshi biudjetu. Garemoshi igive tagemolnos. Tutaj, ponieważ tematem wykładu są takie trendy rozmaite winierskie obecne w Europie. Chciałem też pokazać kilka miejsc takich ekskluzywnych, wyjątkowych. Właśnie myślę, że gaczy do trendy nie ma ekskluzywuri adgili, sadat sak mał dzuje, a mógłby nowe bistu. Tak, enoturystyka sajet. To jest Loisium, to jest w Austrii specjalnie przygotowany kompleks, który jest i hotelem, i spa, ale wszystko, co tam jest przygotowane, jest w kontekście wina. Szwajcariaszy, sadat specjal urataris, magali klasis, sastubro, tawisi spati, magram specjal urataris, kolut dam kolut, enoturistebistis. Na specjalną architekturę, na to jest przygotowany osobny budynek, w którym się w bardzo prosty sposób tłumaczy ludziom, jak powstaje wino. Nie, ak tale didi pulia da harjuli shenobebze arkitekturaze am shenobis garda sadat skovroben aris kide tsalke tsalke shenoba sadat kan garmartebebi ketteba rogor ketteba vino da ase shemdeg. I tam jest na przykład taki fajny pomysł, że ta opowieść polega na tym, że turyści są traktowani jak owoce, jak winogrona. Czyli pierwszy pokój, gdzie wchodzą do tego pomieszczenia, to jest jak prasa. Ściany się delikatnie zbliżają i ci muszą sobie wyobrazić, że właśnie są prasowani. Są wyciskani w prasie. Specjalnie mocobilobebi jest, sadac am turystebs witum curawem, a co bije? Później wchodzą do kolejnego pokoju, gdzie z sufitu leje się woda oczywiście, ale to ma być ten etap wyciskania soku i tak dalej, i tak dalej. Każdy woda przysiedli, a nikida czeri dan ciamody schwali, witum cueni curema, da a se się wie, ragac budisz magra. To jest takiego, tak? Tak, to jest takiego. To ma być trochę takie szalone. Chodzi o to, żeby nie pokazywać tego na tablicach, jak powstaje wino, tylko żeby turysta to poczuł. On może nie być zainteresowany technologią, ale jak przejdzie cały cykl, to już będzie wiedział, o co chodzi w produkcji. Tak, dla pana kierzyma ze kreatu lubaze, se egiski, no to tabule bze, na chate bze, i ma ze aczeru, na remet, a damieni uszualut, siak z nubinu, rachteba, do rogur mi jeba wino. Dobre, a jak wino brodzi, to co z tymi ludźmi robisz? To jest, tam wszystko, ważne tutaj jest, że to wszystko nie jest poważne, że to jest zabawa. Po jest pola periodys tamasi, gartoba.
Cały ten kompleks, tak jak powiedziałem, to jest pośród winnic i wszystko w pokojach. Oczywiście mamy butelki wina, ale kosmetyki są zrobione z pestek, z tych resztek wszystkich. Jakby co się dało wycisnąć z tych winnic, to tutaj w tym kompleksie jest. Igiwe kosmetyka, igiwe zetebi, cipcis, aj kwellaperi, ari sam ekskluzjur nasz memeruj neobaś. To jest specjalne, tak jak powiedziałem, cały ten projekt od początku do końca był pod kątem wina i też nieprzypadkowo wybrano miejsce, ponieważ enoturyści to, bo możemy mówić o takiej enoturystyce światowej, ale też lokalnej. I tutaj celowo wybrano, żeby to było 50 minut od Wiednia, od stolicy, a najbliższe miasto jest 10 km od tego miejsca. I to generuje, jeżeli przyjeżdżają turyści do Wiednia, to wiedzą, że całkiem niedaleko jest coś takiego wyjątkowego. Mtawar jest sesem debareoba. Echla, Amsiem Kowacz jest mewineoba, Aris imidan, Austrii, Dedakalakidan, at kilometrzy. Da, Sardac Ormuzda, Ticuti, Aris Sacero, Mastan, Mosafedra. A to Max Zalian Didim Nisztelobo, to Austrii, Romciamodien, Venasi, aj sad me jachlo machlo, hop, agerari, sorra bize. I jak obserwuje się tego typu ekskluzywne przedsięwzięcia w Europie, to bardzo łatwo, gdybyśmy taką mapę zrobili, da się zauważyć, że one nie są gdzieś wyrzucone w jakieś miejsca dalekie, nieznane, tylko żeby łatwo było tam dojechać. Dakar Gulshi, Gada Kar Gulshi, Holodam Holod, Didi Kala Kebis, Achlomachu, Karshemu. Tutaj w tym kontekście warto też pamiętać, że w tych mniejszych gospodarstwach powinno być przygotowane jakieś minimum do dobrej degustacji, ponieważ degustacja, mówię o infrastrukturze, degustacja jest fundamentem podstawowym jakby powodem wyjazdu turystów do odwiedzania winiarni. Tawar jarysem patara czarmowyblebistys, kargat momzadeba degustacjistys. Degustacja jarys dziritady wistysat czamodis enoturysty. I ja bardzo dużo podróżuję po świecie i odwiedzam różne kraje. I zdarza się, że nawet w takich krajach, które mają długą tradycję winiarską, czasami brakuje mi tego momentu, kiedy usiadamy przy stole i degustujemy. Żeby to było dobrze zorganizowane, bo ja tego potrzebuję. Spokoju, żeby mi ktoś opowiedział. Nie chodzi o to, żebyśmy ściskali się gdzieś, szybko wypili. Tacy turyści też są, ale enoturysta to jest dla niego ta chwila. Tak? Odwiedził miejsce i teraz chce spokojnie usiąść, więc to nie musimy szykować czegoś specjalnego. To może być tylko stół i wystarczy, ale trzeba o tym pamiętać, żeby to było. Mam tawar, ja bym zresztą robot adresa uliczny, jest aris jedno turystyczny, jest aris winis kasinjuada i z gary mojej sytuacji, romelic magidastan dachter. Aria niestety bym magidat, ogon ertiori klub i dali on da, wsio, witam kasinjad, magam. Aj czemu są my byłkę panaści mogza urokota, aj tydzień myślono bałsi masłom, dał gdzie tchnarat, gemrielat, wiedzą sam momiko, sam winy się sachę, pan adgilobrywi tradycje by się sachę, da se gałataru, ramdeni mesati, am winy z dagemom nie bosi. I znowu to są sytuacje, kiedy winiarzowi, producentowi wydaje się, że on nie zauważa, że proste sprawy są, powinny być zapewnione, bo wydaje mu się, że no, przyjął właśnie gości, otworzył butelkę, nalał, stoimy, rozmawiamy, że jest dobrze. Ale to nie jest dobre rozwiązanie. To powinno być wszystko sukcesywnie jakby dobrze przygotowane. I znowu opieram się na takich badaniach, które przeprowadzono wśród enoturystów i oni przekazali informacje, co
jest takim, jakie elementy podstawowe powinny zostać spełnione? Aris chata reguli gamotrebebi saidana gamochinda raunda da pirobebi unda ikos ena turististvis qvelaze misagebi. I tutaj opowiemy sobie, jakie jest zapotrzebowanie. Przede wszystkim jest oczekiwanie, żeby winiarz pokazał się od profesjonalnej strony. Czyli on wie, co robi, jest gotowy, żeby wszystko wytłumaczyć. To nie chodzi tylko o to, że cześć, dzień dobry, otwieram butelkę, nalewam wino. To... Am winy się sachę, nic armowi się sachę, armoszowi się sachę. Dara ubrano, dara schazda, ukra dalej, da mere wila para. Tutaj ciekawe jest to, że te informacje, o których teraz będę mówił, one się mogą wydać banalne, a okazuje się, że te badania pokazały, że informacyjnie nie zostali zaspokojeni, że tego nie było. Czyli na przykład dojazd i możliwość zaparkowania samochodu. Wydaje się to banalne, ale okazuje się, że ci enoturyści, kiedy będą jechać autem, będą sprawdzać, że oni nie wiedzą, czy oni będą mogli przy winiarni zaparkować, czy ona jest może w takim miejscu, że nie dojadą. To jest banalna rzecz, a okazuje się, że jest takie oczekiwanie, że oni, że to się powinno na przykład na stronie internetowej o tym informować. Tytonaj automobilis gasacherebeli adgilis rum unda ikhos ara imitorom ai kuchashi gasherebel mankalis ak aris sashuareba magram aris iseti meurneobebi iseti sakhlebi sadats kuchashi unda daatnos mankana katsma kho iman kuchashi rom daatenets araris im gantkhobaze ramdekhas sheuzlie kuchashi mankalis gasherebo amton didi mishnoloba ak zustat parkingis arsebobas, ესე იგი იმ განცხადებაში, რომელიც კეთდება, რომ თქვა და მე მაქვს ამ ეს parkingis არის თქვა ამდენ ავტომობილზე. Możemy sobie wyobrazić grupę enoturystów, którzy przyjeżdżają tutaj autobusem. Agencja jakaś organizuje im taką wizytę i oni chcą przyjechać tutaj. I przecież oni nie wiedzą, gdzie przyjadą. Wiedzą, że to jest na Pyrauli, ale czy oni tutaj do Kuby autokarem wjadą na podwórko, czy nie wjadą? Znowu, to jest banał, ale to powinniśmy komunikować. Hej, mam dużo miejsca, możecie przyjechać nawet dwoma autobusami. Hej, gdzie mi się lubi, sama parking z nimi z Gamoru, a już tak, gdzie autobusy być, mam łatwy turystami, ho? I ma kwalicjancji na sar. Sadaris ra rogur adgili. To może być właściciel, to jest najlepsze, ale może być też osoba przeszkolona i ona musi być kompetentna. I elementem kolejnym to są podstawowe przynajmniej jakieś materiały informacyjne, czyli enoturyści spodziewają się, że dostaną jakieś foldy, coś co będą mieć w ręku, co zostanie im po takiej wizycie. Ragaca sama chsoru, unda ich osałcile blat, ginda kubrotawca eriloba, dawecz dili. Gindac barati, gindac ragaz patara suveniri, aj rame rac damach sobrebinews, a kaurobas, tu i kaurobas. Ja muszę powiedzieć, że kiedy analizowałem te badania, jakie są oczekiwania enoturystów, byłem bardzo zaskoczony, bo wydawało mi się, że to jest oczywiste. A one pokazały, że tak proste rzeczy nie miały miejsca, że enoturyści tego nie doświadczyli. Czym pisać półludnęli ich, i mis gagebaru, a sety elementarum ragacewi, beor meurno bepsi, araris, a sety gatwali synebuli. Co jest kolejne elementy, czego oczekują znowu proste rzeczy? Raz je odebija. Wygodne miejsce do siedzenia, żeby to co mówiłem. Odpowiednie kieliszki. Musimy pamiętać, że to są już osoby trochę doświadczone, które mają wiedzę i oczekują, że to będzie bardziej profesjonalne szkło, a nie jakiś tam szklanki. Tak? Ara ჩვეულებრივია ადრე რომ იყო მალენკოვის ჩიქები სპეციალური უკვე ინტერეს ტურისტები ჩამოდიან უკვე გარკვეული ცოდნით და გარკვეული დონით.
Ja po raz kolejny analizując te rzeczy, znowu myślałem sobie, przecież to jest oczywiste dla mnie. Dlaczego właśnie te rzeczy są? Okazuje się, że nie wszyscy o to dbają. A to jest przecież fundament. Właściwa temperatura podawanego wina, woda i pieczywo jako takie proste zakąski, materiały z opisem degustowanych win, czyli jakaś kartka, gdzie mamy napisane te wina, które są podane degustacji, czyli coś takiego, tak? Pierwsze wino to jest, nie wiem, Kisi, Cacitelli, Saperavi, podany rocznik, podstawowe informacje, gdzie jak ktoś sobie zrobi notatki, to wraca i później patrzy, to mi smakowało to. To są proste rzeczy, ale ważne. Martin Vieres, Winis, ce să vă amintiți temperatura unde e pus auțile blat. Auțile blat unde e pus, ragați, poate dar n-am scurebi, țali, comentare bi unde e pus, normaluri comentare bi. Asteve, aia este specialul bi barate bi, romel zez turist ce uzlie, fiton ceațeros, sau este ștabeștile bebi, romel winoze, ra, da, gemone, este rasacurile tan miaps, თანმიაგ და შემდეგში აგიდგენს თავის მეხსიერებაში რომ ამა და ამ ადგილზე ესა და ეს ესა და ეს გვინო გავსინჯე. I tutaj taki ostatni element, tak, bo to w Gruzji na przykład, to się rzadko doświadcza, no bo Gruzini lubią pić wino i wyobrażają sobie, że jak oferują gościom, no to że będzie to wino wypite. Ale jak pamiętamy, to jest enoturysta, więc on odwiedza winiarnię i za chwilę odwiedzi kolejne trzy. Jak nie będzie wypluwał czy wylewał, to będzie pijany. I standardowo te wina są próbowane i wypluwane, ale nie dlatego, że nie smakują, tylko wiadomo. To... საქართველოში ეგეთი რამე შეუძლებელია, ეს რამისაც დაასხავენ იმდენ უნდა დალიო. მაგრამ ენოტურისტები, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ცოტა ისინი არიან უკვე განსავლულები, იმათვის აუცილებელია, რომ იყოს ჭურჭელი, სადაც ამ ღვინოს, რომელსაც დააგემოვნებენ, ისევ გადააქცევენ. იმიტომ რომ ეს ბოჭ სტრატეგია ძალიან კომპლექსური და ეს Tak, ja nie twierdzę, że nie ma, ale w wielu miejscach, zwłaszcza w mniejszych winiarniach, tego nie ma. Ja tylko, to nie jest jakby bezpośrednio do Gruzinów, tylko tego się oczekuje, bo często... To, że takie naczynie będzie, nie oznacza, że wszyscy muszą... Kto wypluwa, to wypluwa, kto nie, to nie. To jest, chodzi o to, żeby dać taką opcję. Bo ja na przykład podróżując wielokrotnie po Gruzji, głównie pod kątem wina, zdarzało mi się, że dziennie odwiedzałem, nie wiem, 4 marani, gdzie na przykład częstowano mnie 8 winami, 10. Gdybym to wszystko wypijał, chociaż bardzo lubię gruzińskie wino, to na koniec dnia byłbym po prostu pijany. To nie jest cel mojej pracy. Tak? Ja mam ocenić wino, opisać je, a czym innym jest supra, gdzie się bawimy, jemy, tak? To trzeba pamiętać, że wśród enoturystów są profesjonaliści, dziennikarze, ludzie, którzy często bardzo duże miejsce odwiedzają i dużo wina próbują. Enoturystowie, dziennikarze, profesjonali, chałki, żurnaliści, blogerzy, da, sesiądek, da. Mam konie, siemtkowo, że jest serce dreszy, odchód maranszy, pomicja, dagemów nieba, teraz akurat, merumi. Da tito maranshi sami 4 5 sakheobis gvino rasapiroelia rom damelia supela dgis bolu supe magari trali viknemodi. Poza tym to nas też pokazuje, osoby, które organizuje taką degustację, że jesteśmy profesjonalistami. Możecie pić, ale wiem, że wśród was mogą być takie osoby, które nie, więc ja jestem na to przygotowany. Po ese igi tavari aris rom chven vaqchonat rom chvens profesionalebi vart da profesionales maspitlot da serom qolaferis pis
ola Chrystus warciem za degule. Pan mówi, że trzy, cztery marani odwiedzić za jeden dzień, to jest bardzo, tak by mówiąc, szkoda z tego, że po każdym trzeba jakiś period czasu zrobić przerwę, tak? Uh-huh. I czy to można na przykład w jeden dzień? Ja dam swój przykład, bo to już, ja już jestem na, nikt tak jak ja, to ja robię od strony profesjonalnej, więc dla mnie ten program cały jest przygotowany tylko pod tym kątem. Ja nie jestem turystą, który oczekuje, że zaczniemy zwiedzać okoliczne zabytki i tak dalej. Ja mam spotkanie, rozmowę z winiarzem, degustację, czyli samą taką esencję tego, co, żeby dostać informację. Ja nie jestem typowym enoturystą. My arawa, był enoturysty, czerpiesz tawar jaris, mi wide, gał sindzio, dawela parako, arma interesy, zgarszem urach teba, didi droi, dakar go arminda, a mi to mu moklet, profesji ulat, wagware, czem sase, segi wicer, ra, robo, ra, najrat, to mery, gadał diwar, możemy na podstawie tych badań i analiz wyciągnąć wnioski, jak enoturyści wyobrażają sobie taką typową, klasyczną wizytę enoturystyczną. Typiuri enoturystami robią czarną urgenię, smar, wizyty, meurne ubaśnie. Zaczyna się od winnicy, czyli albo na piechotę, albo autem dojeżdżamy do winnicy i gdzie właściciel opowiada o miejscu. Pamiętajmy cały czas, że mówimy o enoturystach, bo mogą być zwykli turyści. Zapraszamy ich, im wystarczy, że powiemy, jestem tutaj u Kuby, mieszkam tu od tylu lat, polewam wino i to wystarczy, i oni są zaspokojeni jako turyści. Ale enoturyści mają specyficzne wymagania. Bo jest dla para kopciun kolu tam polut enoturystów, zaraz saje to turystów, romelta z wino mańc da mańca ara interesy. Więc oni chcą poznać historię miejsca, historię właściciela. Ma fundat rum gaisnum. Historia. Chcą wiedzieć, jak jest uprawiana winnica, jak jest, jakie odmiany winorośli są uprawiane. Nie wystarczy im tylko pokazać miejsce, ale oni chcą już troszkę takiego pogłębionej informacji. Później standardowym drugim punktem oczekują enoturyści, że zobaczą winiary. Siemdegi punktiaris adgilis sadac enoturyst się uzlija tajnakus sadic armojego wino. Czyli liczą na to, że zostanie im pokazany cały sprzęt. Prasy, beczki, kwewry, że z całym etapem kolejnym produkcji wina się... Ra masale bitda, ra sašuale bitti carmojeba wino, igive presebi, igive kweuri, igive kasrebi, da se šemde. I to nie chodzi o to, że oni zobaczą tylko miejsce, które ładnie wygląda, gdzie są beczki, ale można się spodziewać, że typowy enoturysta zapyta, jaki rodzaj dębu jest użyty do danej beczki, jak mocno jest wypalona beczka, jaką ma pojemność i tak dalej, i tak dalej. No jest taki enoturysta interesem sara marto umrał, to jest romes kasrzie, czy ile by jakich chos, rasachis, muchis, ganaris, gaketebuli, masalis, ganera, ramoculuba, kasrebis. Gdzie typowemu turyście wystarczy wejść, on zrobi zdjęcie, wychodzi i to wszystko, co go interesuje. Turysta interesuje, on się chedo, surat i gada i ozda, cały dzień super magra. Eno turystu, która interesuje, skonkretuli, maczo nie blewi.
No i zwieńczeniem takiej wizyty to jest turysta, taki jeden turysta, że to musi być, to nie może się na sucho skończyć, to musi być degustacja. No i liczy na to, że będzie przygotowane odpowiednie miejsce, żeby rozmawiać z winiarzem albo właściwie przeszkoloną osobą, że dowie się, jak degustować wino, co jest w butelce, kieliszki, że będą odpowiednie, że temperatura będzie, że to będzie profesjonalne zaprezentowanie. Ta taka rola w wizyty. Tam trzeba degustacji, tak, ale i z teorii raz agresji po nadkłami. Rogori winowe biera, rasach jest churzny zgan. Rogori jaris szesaba misi czuchczeli, cichebi. Rogori jaris winis micodebis rigitoba. Rogori jaris temperatura tytonam winowe bis. A ma sam zalen didim nisznoloba. Ja myślę, że kiedy te wszystkie szkolenia się odbędą, że dobrze, żebyśmy odbyli taką wspólną rozmowę, żebyśmy się podzielili też własnymi doświadczeniami, bo jestem ciekawy, jakie oni mają doświadczenia, bo być może to, co ja opowiadam, jakoś nie pasuje do tego, co tak. Oni doświadczyli. My asety cine na tego mykniewar, umroca damkarde ba ekskursji, ubrał dał schdet, ten ma interesebs ak sakartveloshi, tkwentan, როგორ ხდება ეს დეგუსტაცია და ეს ყველაფერი რასაც ჩვენ ახლა ვყვებით იქნებ განსხვავებულია იქნებ რასაც მე გიყვებით თქვენთვის გაუგებარია ანდა პირიქით ძალიან კარგად იცით და მეთქვი რომ ლაპარაკობ. Kolejny ważny aspekt. Ważnym aspektem, o którym się też często zapomina, że enoturysta jest nastawiony nie tylko na samo wino, ale zazwyczaj jest bardzo zainteresowany lokalną kuchnią. I tutaj znowu Gruzja ma coś fenomenalnego do pokazania, swoją wyjątkową kuchnię. I enoturysta chce też, żeby mu opowiedziano, Sulguni, to co to jest za ser? Dlaczego jest taki wyjątkowy? Z jakim winem mogę go połączyć? Żeby te treści związane z winem dodatkowo jeszcze podnieść jakby kulinarnie. Aromato wino, aramet raz wino stan etat da się tała to tam gilubrivi sam za euro. Romelic aj romelic ich neba wino stan się hardebu. Tetro wino stan magalitat lubio armii pierwotnie. U nas jest takie danie fasola, lobio, tak, który z białym winem nie pasuje. Ale można o tym opowiedzieć, prawda? I to są, zresztą, proszę zwróćcie na to uwagę, że możecie postawić sulguni pokrojone jako przekąskę i ono będzie i ludzie albo spróbują, albo nie. I to może być jeden sposób, ale możecie powiedzieć i wtedy to wszystko jest przygotowane, okej. Okay. Ale jak powiecie, słuchajcie, a teraz pijemy moje kisi i spróbujcie tego z sulguni. To sulguni robi mój sąsiad, który mieszka 200 metrów dalej. Jesteśmy przyjaciółmi. Ja jak zawsze idę do niego z butelką wina, to on wyciąga to sulguni, a jak on do mnie przychodzi z sulguni, to ja wyciągam swoją butelkę wina. I opowiadamy coś wyjątkowego, opowiadamy historię i nagle ludzie to z sulguni robi się inna historia. Dzieje się coś nowego. Ну, как магидазе деус ეს ყველაფერი, მაგრამ რომ შევთავაზოთ მაგალითად ეს ამ ღვინოსთან, კარგად მიდის თქვათ ეს სულგუნი. აი სულგუს აწარმოებს ჩემი მეზობელი, აგერ 200 მეტრში. მე როცა იმასთან მივდივარ, მიმაქვს ღვინო ის მაგიდაზე დებს სულგუნს. ის როცა ჩემთან მოდის, სულგუნს დებს მაგიდაზე, მე ვდებ ღვინოს. და ამ დროს ეს უკვე ის არის რა ქვია, დაინტერესება ხდება ამ ენოტურისტებს შორის. Rastan, rogor, kargat, midis, da, se szemdek. Ja sam mógłbym wiele opowieści dać, że jakiś ser miałem przy degustacji, próbowałem go, no dobry, zjadłem, a nagle po czasie winiarz mówi, a wiesz co próbowałeś? Próbowałeś ser, który ja zrobiłem i on dojrzewał na przykład zanurzony w winie, dlatego miał ciemną skórkę. I nagle ja, okazuje się, że coś zjadłem, bo myślałem, że to tylko przekąska, ale za tym jest pewna historia. Ten ser nagle zaczyna mieć inną wartość jakby. Ну, мен помню, я сейчас чем такой вот, деса, цель гамы синджавс. На том вот поэзе, я кстати, акценты меня выйти. Вот, да. Гамы синджавс, хвели,
Tam dros me patrona me ubneur, es chemi damzade buli qeliov da chadebuli iqo gvinoshi. Amiton sulsqa gemuakso da metso ukve. Akedan gamomdinare, ukve sulsqa shegznebebi da sulsqa istoria mitrialebs tavshio am qveltan da kavshirebito. Dres v Gruzii chemi gasasindiera. Bardzo łatwo jest często zapomnieć o prostych rzeczach, które mamy, bo je po prostu mamy. Jeżeli odwiedzamy jakąś winiarnię w Europie, może się okazać, że i wędlina, czy sery, które są na stole, są ze sklepu. Jest przekąska przygotowana? Jest. Zaspokoiliśmy zapotrzebowanie. Ale wy, Gruzini, często o tym zapominacie. Możesz powiedzieć właśnie, słuchaj, ten miód to jest w pasiece tu obok. Nie wiem. To chinkali, to uważa się, że we wsi robi tylko moja żona najlepiej. Historie. Ludzie uwielbiają tego słuchać. Wy to macie, ale tego, ponieważ dla was to jest naturalne, to często zapominacie się pochwalić tym. Po prostu ten kwestia, którą my sami składamy, ciągle brywi na naturalny gałęź, to jest to mułupę. Tam jest to mułupę. Uprościnars idzens, czyli mati wizyty, a enoturistelis. A ma gata tchinkali, czy mi coś gake te buli, a gwala te coli, a rak. Mówi, pokażcie mnie tą żonę, jaka ona Ale warto, naprawdę warto to pamiętać. No mówiłem o tej bazie noclegowej, to nie będę już tego może powtarzał, ale enoturyści jakby muszą mieć pewność, że na koniec no, muszą się napili się, no, muszą. Kawaria jest tasady nie byli, Argili i Hos i Mitogorom, Adam Jerma, onda, no Robert Karpel lepszy jest, prawda? Z Garpol donem, gdy ona mi widzi, schod, se supli na radgoma, da jak chceła, Argamodis. A Mitogorom, onda, i Hos, darcu nie byli rom, jak nieba, normaluli, mosa swe nie byli, Argili. Oczywiście na świecie są przedsięwzięcia, które nawet noclegi są przygotowane w beczkach, żeby to było bardziej pod enoturystę. Tak jak słyszałem o projekcie, nie wiem czy został zrealizowany, że był taki hotel w dużych kwerbi. Tylko nie pamiętam gdzie to miało być. Nie wiem czy to się udało zrobić czy nie. Nie, nie udało. Okej, okay, no ale był taki pomysł. No ale tower składa metodę być stylowym. Kakas najra tam boizdi do gansu i prol. Gansu i rwol. Ese no turistevi. Tade sackovne byli kote djebicki, kakas rebis formasija, tak ete boli. W Europie bardzo teraz popularnym sposobem jakby uprawiania turystyki są kampery. I wiele winnic wie o tym, i specjalnie pod kampery przygotowuje swoją ofertę, czyli musi być miejsce, pod, no, gdzie mogą się zatrzymać, podpiąć do prądu. No, mówiąc krótko, wszystko musi być przygotowane, żeby takie kamperowe miejsce zorganizować. Zanim popularuje w Modrowie autosamplety kemperewi, da kawariarysum z Mewenachewicz, Enzadebia namiśpis. Kawariarys Adgilis Monzadego Sajtrzeba Gaczerde, Sajtrzeba Miuwerton, elektroenergia, sadat შეიძლება kanalizacyjny, raga cel elementy BIOS. Jeszcze taki profil, no bo wszystko to starałem się oprzeć na badaniach, żeby to nie była jakaś wymyślona wiedza, tylko to jest poparte konkretnymi badaniami. No i tylko tak szybko, żeby nie przedłużać, jak taki profil wygląda. To są osoby w przedziale 35-45 lat. No turysty z Dachasjaty, bo jest jak jest, ale Adam Jani, Uzdachut i Danormu, Uzdachut Slamde, Ziritadat. To są najczęściej mężczyźni albo pary? Ziritadat jest Arian Mamakacewi, Anczwilewi. To są osoby dobrze wykształcone i pracujące na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji. Jest Adamiany Ganatlebuli, Adamiany Biariandę, musiałby tak mu odmawiał tanem lubę być. To są najczęściej osoby, które dobrze zarabiają, mają dobre dochody. Akt Kargi Siemosaulewi. Interesują się lokalną kuchnią i preferują krótkie wizyty. Koda jest Adamiany Promysac, Under Gasimdziol. Te badania też pokazują, że jakby dzielą tych enoturystów na takie specyfikacje.
To są tacy, pierwsza grupa, to są trochę tacy przypadkowi. Wiedzą, że przyjechali do winiarni, że próbują wina, ale to nie jest taki czynnik decydujący dla nich. Taka średnia kategoria to są osoby, które już wiedzą coś na temat wina, na temat regionu, mają pewne doświadczenia. Woda. Wino, Icyan regioni, Romelsic Modian. Ale to są osoby, które są skłonne przyjechać właśnie dla wina. Da jest is Adamiane Bieren, on ma cinasta sasurawe sadunda cawinne. Gatluri mizamia. No i jest ta najwyższa taka grupa, która jest aktywnie zainteresowana. Oni chcą pogłębionej wiedzy, oni potrzebują być dobrze obsłużeni. Oni potrzebują profesjonalnej obsługi. No i to są ci eksperci, to są najczęściej osoby od 30 do 35 lat. I oni mogą dyskutować o winie, potrafią wyłowić wady wina. I tutaj można by się spodziewać od nich pytań i wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Dalej magal doneze, wsiekitkobida, Matia Azrebi, Kaazreba. Tu jest taki półekspert, zafascynowana osoba winem, ale jest półekspertem. To jest osoba młodsza, 25-30 lat, dobrze sytuowana ekonomicznie. Areskideo, sety, nachiorad ekspertemi, uzdachuti, uzdachuti, cylis, asakamde, rumlepsac, kargat ekonomiura, kargataria, matin gomareuba, te icjen sakmo. To jest osoba, która chce poszerzać swoją wiedzę, która będzie zadawać dużo pytań. Tylko że te pytania nie będą, tak jak w przypadku profesjonalista, one będą bardziej takie niższy poziom. Statystyka pokazuje, że to, ta najniższa grupa to jest tak zwany amator, miłośnik wina. To jest osoba od 40 do 50 lat. Magra Maris dawali klasyfikacji Cesaris Mocharuli, Winis Mocharuli. Satysfakcjonują taką osobę podstawowe informacje bazowe o winie. To jest taki zwyczajny gość, który za bardzo nie jest zainteresowany, ale czegoś się o winie chce dowiedzieć. Ja zaraz czołlebrywi Adamiani, Romelsat, Bebeuri, Ara Interesem, Sa Interesem, Zogira, Tartaoria, Winis Gasidio, Mistis. No i osoba, i kolejna, ostatnia grupa, taka bez większego zainteresowania winem, między 50 a 60 roku. Odwiedza w grupach, najchętniej z innymi, w niedzielę, jako taką atrakcję. Gansak utrebulubi z garesie pirebi, romlec, arian, wini, da interese bulebi, ormozatia samocelande jasakis, romlec, zirytadat, arian, dżgupepsi. I teraz, co mówią specjaliści o tych grupach? Bo tu mamy pewne dane podane. I chodzi o to, żebyśmy my, jeżeli przygotowujemy enoturystyczną ofertę, potrafili każdą z tych grup podnieść poziom wyżej. To znaczy, jeżeli widzimy, że przyjeżdża do nas taka niezainteresowana raczej osoba i wyczuwamy to, że taką mamy grupę do ugoszczenia, to żebyśmy przeprowadzili całą wizytę, całą degustację tak, żeby im coś zostało, żeby on z osoby niezainteresowanej stał się zainteresowanym. A temu zainteresowanemu zorganizować tak, to jest kwestia wyczucia, umiejętności, pewnej wiedzy, żebyśmy tę wizytę znowu podnieśli na taki poziom, żeby podnieść go wyżej, bo nie możemy
takiej osoby, która jest niezainteresowana, od razu zarzucić jakimiś informacjami, bo ją będzie to nudzić. Z kolei jak będziemy mieli półprofesjonalistę i zaczniemy mu opowiadać jakieś takie podstawowe historie, no to też nie będzie zainteresowany. Dużo tutaj zależy od doświadczenia i wyczucia, z kim mamy do czynienia. Vigdznut, ra donis mohmarebleby arien, eseni winis. Arien magali profesionalistebi, arien winis dopagulebi, arien ubralo zainteresebuli winit. Anda arien ubralo tsvastan ertat movidnen da, nu rakhanimatan ertat aris isits sinjavs am winos, kho. Da mtavari aris ise shevigdznut, rom titueus am kategorias chota aumaglot. Sodna, aumaglot, gemouneba, rom, praktikulat gadavipano, upro magal klas, upro meti zainteresseba gachdes, rom tsava chvengan tavshi ragatsa darchet, da ara is rom marto davlie da tsamoveli ra, meti araferi. Meorets kidev, ai magali profesional, tkma, shetavazeba da ase shemdeg, ikneba, itkvena, esko profanasia da ase shemdeg. Tutaj, jeżeli zadbamy o to, o tych gości i odpowiednio zorganizujemy wizytę, badania pokazują, że akurat w świecie wina ważna jest taka informacja przekazywana ustnie, szeptana. Czyli bardzo często jest tak, że ktoś mówi, słuchaj, jadę w okolicy, nie wiem, do Napierauli, co byś mi tam polecił? Jeżeli ktoś jest usatysfakcjonowany, to badania pokazują, że właśnie powie, przyjedź tutaj, do Kuby, bo tu mnie ugoszczono, tu było wszystko jak trzeba. Więc jeżeli będziemy dobrze dbać o te poszczególne grupy, no to ta informacja będzie się rozszerzać, tak. Po innym teoria jest ertertki zilitadi romelic adamianeps enoturisteps gargoul adgilisken ubizgeps esaris misi akhlublebis misi megobrebis tu same skuagan amatanaks ამათარტე გედი გამოთქვა ჩაჩურჩულება ყურში მაგრამ ესე იგი მე ვიყავი იქ ნახე რჩევა კარგად დამწუნენ ასე და ისე და აი მე რემა ხუჩინდება რასაკვირველია ნდობა საიტისადმი და ტელევიზიისადმი და რეკლამისადმი ნდობა სულ სხვა არის და სხვა არის ნდობა უახლოესი ადამიანისგან რომელიც გირჩევს. Są dobre przykłady, nie wiem, winiarni z Hiszpanii czy z Włoch, gdzie producenci nie mają profilu na Facebooku, nie reklamują się. Nawet strona internetowa to jest tylko adres. A są dobrymi producentami i świetnie, mają ciągle gości, bo właśnie ta mówiona rekomendacja działa. Jak ktoś dobrze to robi, to wcale nie musi wydawać pieniędzy na inne. Ესპანეთში და იტალიაში ძალიან ბევრი არის ისეთი მეურნეობა, სადაც საერთოდ არ აქვს არც ინტერნეტ გვერდი, არც Facebook-ზე არ არის რეგისტრირებული. აი საერთოდ ძალიან მცირე დანახარჯები აქვს ამ თავის რეკლამაზე. ძირითადად ეს ხურში ჩაჩურჩულებით ყავთ კლიენტები და კარგადაც ძნობენ ფინანსურად თავს. Tutaj chciałem wam pokazać, są takie organizacje, które, to jako ciekawostkę, które oceniają na świecie jakość ofert enoturystycznych i dają nagrody. I tu kilka przykładów chciałem. Aris z tej organizacji Rumlewic Apaseben sytuację turystów przy Sertu, enoturystów przy Itamere i Zlewiem, tam jest to jest Argentyna, Bodega Zuccardi. Ona jest wyróżniana, bardzo dużo dostaje nagród za specjalną architekturę. No widać, że to jest coś wyjątkowego. Argentyna się specjalnie dla projektu byli Magali Klasis, turystuli, enoturystuli obiektywnie. No tutaj musimy pamiętać, że mówimy o tych dwóch rodzajach enoturystyki. To jest bogata, to co wydano ciężkie miliony na to, żeby w ten sposób wyglądać, wiadomo. Zalien Dürpassi, Zalien Didi, Tantis. Tu mamy Bordeaux, Chateau Margaux, bardzo znana posiadłość, też często wyróżniana, taki klasyk. Saprage ci klasykuri Chateau Margaux. Margaux. Chateau Margaux.
Chateau Margaux. Chateau Margaux. Marquez de Riscal, to jest Rioja, czyli Hiszpania. Wyjątkowa, wyjątkowa architektura, widać, że to jest coś. Często turyści przyjeżdżają chociażby po to, żeby zrobić zdjęcie tego budynku. Chcieli ciało diarkolmy, turystami polegają, że to surat i gadają, bo nam się nowo stało. To jest inna organizacja i jej wyróżnienia chciałem pokazać. Ares Kideus, schła organizacja, ale masz schła meurneubebi da ena cien. I tutaj są różne kategorie, czasami to jest architektura i krajobraz, jakie połączone budynki są. No, ale z kajakia nie byli architektura da garemo u nieba. I tutaj to jest to, o czym mówiłem, że możemy podzielić tę enoturystykę na taką wiejską, gdzie ktoś oczekuje jakiegoś pikniku, pobytu w winnicy, ale są też oczekiwania, wiadomo, bardziej luksusowe, prawda? To wszystko zależy od tego, jaką kto dysponuje, jakimi pieniędzmi i jaki ma pomysł na siebie. Jest Magalitia i Misearum, Wisla, Ramdeni, Sachole Baks, Tachardzios, enoturystyki Swiss. Magalita zogs aksa shole ma martorum buneba shi gata ro sa rogos zogs kido piri kak sa shole ba magali klasis sa degustatsio darbazebi da mirebebi moatsos. Ale trzeba pamiętać o tym, że to, że tutaj to wszystko tak ładnie wygląda, że to jest ekskluzywne, wcale nie musi być bardziej atrakcyjne. Czasem, i co jest popularne w europejskich winnicach, wizyta enoturystyczna kończy się w ten sposób, że ktoś dostaje koszyk piknikowy, dostaje koc i winiarz mówi: tutaj masz jedzenie, dwie butelki wina, idź gdzie chcesz, baw się dobrze. I to jest, i ludzie bardzo to lubią, bo czują się blisko w kontakcie z naturą. Ten trend jest asetirum, neguine, adlew specjalną kala, romelzicar jest wino oraz akwiruelia, saczmeli, sasmelida. Adzeleus, czyli ich nie ma tu cchaki Adamia, ja unie was sada zginat cadin, sada zginat tadziakita, robot zginat gata, ret dro. Es chdeba popularuli ambolo dros. A jak jesteś dziewczyną, to ci polecam, tam niedaleko jest taka kawałek winnicy z lasem, możecie tam w cieniu spędzić bardzo miło czas. Na przykład. Ważne jest też, żeby pamiętać, że jest oczekiwanie u enoturystów świadomości winiarza pewnej historii i wiedzy miejsca. Bo jest bardzo niedobrze, jeżeli odwiedzam winiarza i pytam go: słuchaj, tutaj widziałem, są stare budynki, na przykład jakieś gorzelni czy browary, albo co to było? I ktoś może nie wiedzieć tego. Dobrze mieć taką, no może nie jesteśmy historykami, ale powinno się o miejscu, gdzie jesteśmy, znać to miejsce i umieć o nim opowiedzieć. To turysta przyrada interesy, ptara ma powinni dalej od Asysiędek, Magalta, historia i Madgilis. Rogorca i dresztą wisało prezydentura Gilis. Zuel Maranze. Me ugneva jest o komuniste bis droindeli, bo to ja ramy, komuniste bambde droindeli a metki. Da jest ale serter ti pirobac ale, da interesem jest. Im sarda wczoro czaj kieda, oskasi da eshini ar warcha wardis, bero wiagara moju pane, ho. Es szegzeme bichu darcheba imas. Nie chcę tutaj was bardzo męczyć też, ale chciałem wam pokazać, że są takie przedsięwzięcia, nie wiem czy się daje przenieść na grunt gruziński, ale jest coś takiego jak Recewin. To jest organizacja, to jest jakby europejska sieć miast winiarskich, tak to można by przetłumaczyć. Jest ten organizacja Europeli, Winis, Armoebeli, Kalakiebis, Kaertianeba. I ta organizacja ma na celu organizowanie wielu konferencji, spotkań, gdzie dyskutuje się na ten temat, jak między sobą można by wymieniać doświadczenia. Aha, jest organizacja ACARMOEBS, specjalus AULEBEBS, specjalus SIEKREBEBS, IMTUAL SAZERSTIT, ROGUR SIEIZLEBA, ERTMANEC GAUZEJARO, nam składa
To jest przenoszenie pewnych doświadczeń. Być może Gruzini mogliby się jako organizacja pewna, jako kraj winiarski, można by zorganizować konferencję, gdzie z różnych krajów przedstawiciele mogliby powiedzieć, jakie pomysły, jakie realizacje wydarzeń spowodowały, że ta dynamika i wzrost enoturystyki miały duże znaczenie dla regionu. Mam Sakartvelo, mam Chrypsota Gamorcheulia, się sadlebelia, a mi stanę organizację tam Urthiertoba, im tual sadzel citrum, wachwenot, czweni Sakartvelos, ai tradycjiebi, a mergunie obastanda, masam dakavshirebi. Ważne jest też to, to znowu jest pytanie, ja opowiadam o tej europejskich trendach, pytanie właśnie po raz kolejny, na ile to się da przenieść na grunt gruziński, ale bardzo ważną aktywnością w Europie to są szkolenia dla agentów, dla ludzi, którzy prowadzą agencje turystyczne, żeby im uświadomić, bo gdybyśmy zorganizowali taką małą konferencję dla polskich tur operatorów, dla agencji turystycznych, to można by im uświadomić, jak duży jest tutaj potencjał i że tutaj naprawdę bardzo dużo można zrobić. Trzeba wyjść też z inicjatywą, zobaczcie, co mamy. Nie tylko, że mamy to i czekamy, ale chcę, zobaczcie, dajemy taką ofertę. Teoria jest, że się zlot, czy turystów i agentów dystwis, miła co do traci, chyba mety informacje. No ja mogę powiedzieć to, że w Gruzji bardzo dużo są agencji turystycznych, którzy bardzo dobrze wiedzą, o co chodzi. O co chodzi, bo kraj jest mały, dużo winiar, dużo turystycznych agencji. Także tutaj tego problemu nie ma. Nie ma. No właśnie, to dobrze wiedzieć. Okej. No ale chciałem zwrócić uwagę. Ważne to jest element współcześnie, to są social media i wino. Tu jest to. Tam drugie piro we wsi, lasa piro i socjalne media, da wino, etmanetę da kawsilewaru, etmanety ucep, a byli sapuneli. Bo wiele winiarni europejskich, o ile dawniej standardem była strona internetowa, to chciałem powiedzieć teraz, że dokładnie chciałem to w tym momencie powiedzieć, że aktywność Kuby to jest właśnie dobry przykład na to. Czyli on przywiązuje do siebie ludzi, tworzy pewną społeczność, pewną grupę, która chce się dowiedzieć, co się dzieje, jakie są zmiany w winnicy, jakaś nowa oferta i tak dalej. To żyje, tak? Strona internetowa by tego nie pokazała. Tak, strona, jego strony internetowej ja nie pamiętam sam, ile razy byłem. No właśnie, ale dlatego, że Kuba jest aktywny, prawda? Więc to jest akcja i interakcja następuje. O, jest z ustawku Kuba z Magalitiru. Gaza pory gendac rebuli. Się mówimy, da co wam da, mery, mówimy dalej wam da. Sul, Facebook, sul, da YouTube, ze apps, relacje. W związku z tym, że social media to jest jakby wizualna część, to badania też pokazują, że bardzo trzeba zwracać uwagę na estetykę tego, co się robi. Czyli to nie może być niechlujne, to nie może być byle jakie. Tutaj staramy się wyróżnić i im lepszy mamy pomysł na to wyróżnienie się, tym mamy szansę na większą widoczność. Social media jest mi co debuli informacje, ragaca i chęć amosakrała, tylko czuczkiem tani spec tani samości, a no jest, unda jego se esteturi, rad su promagał do neze ich nieba, mi tu pro mok mare blisku si ich nieba, mi sa rebi, kul mi sa cudomi, ja sobie chyba. Dlatego jak przykładowie, jeżeli obserwuję profile facebookowe winiarni gruzińskich, to, a obserwuję ich wiele, to bliższe mi są te i więcej oczywiście mojej ciekawości wzbudzają te, które mają wpisy nie tylko po gruzińsku, ale też w języku angielskim na przykład. Cierpię z magazynem Medzalian był z Bukure, był z tego progawy, bo kartu socjalnie chce lepsze informacje.
Magda, ertert imtavari ares is rom ara marto kartulenaze ipos. Aramet kondes shesabamisi targmanebi inglisurad mains. W tym wizualnym takim świecie naszym. Tak, można zrobić to z automatu, ale nie zawsze to. Magramy targmani setia zalem jachluje budzimy. Ale to, co trzeba jeszcze powiedzieć, ta estetyczna strona, i to mógłby być temat na zupełnie osobną rozmowę, to jest kwestia estetyki etykiet wina. Po jest igiwia, raz etykiety, winy z etykiety, igiwia, taniśnule barw z estetyły. Mam wiele przykładów, nie tylko z Gruzji, gdzie w butelce jest bardzo dobre wino, ale etykieta jest nieinteresująca, jest banalna. Bo jest w Łaksku, z tym Magalitem, tam z Opeliosirą, winuła jest przenieri, kardi, a gram etykiety, mając na mysli arganstwa z Wałsy, ma sraca, jest sigli. A to jest ważne, bo to też świadczy o rozpoznawalności i o takim autorskim naszym zaangażowaniu, że to jestem ja. Jeżeli etykieta jest jakaś taka banalna, czy niechlujnie zrobiona, no to ktoś, kto stoi, nie wiem, w sklepie przed półką, raczej ominie. Jestem teoria, że tak, z etykiety, ich osiesaba misji, im winisa, romelisa, jest czas mury, radganac, tu etykiety ich nieba. Ісети, а й мартиві, да, ще й лебе якось гаугебарицькі, я да мені румель цукурев, сама з таруєм за гашлі, урод, урод, лебе з армія акцес, да, гадаво, упро, хатрул, да, перат. Остатнім часом то такі робили етикети чорно-біле, так, які... To zależy, ale tu jest dobrym przykładem może być Kuba, bo możecie zobaczyć etykiety jego pierwszych win, które są takie, jakby ktoś na ksero zrobił etykietę, a te, które są teraz, są eleganckie, takie dyskretne. Kuba z Magalice, Magda, piłeli etykietę piwo, ksero ksyga kategorii gebony udało mu. Magra mechla, bolo botledzy, upe, sakmo, snobadida, karga tatmady. Teraz w Europie bardzo dużo się na ten temat mówi i pisze, że to jest pierwszy przekaz, jaki dostaje bloger czy Facebook. To są obrazki, które się przewijają. I im, że czasami tym prostym przekazem, samą etykietą, możemy wysłać bardzo interesującą informację, że ktoś zwróci na nas uwagę. Jest Europa się ma zalian, gdy uradowa jak etykiet. Introetykiety jest aris, informacja, winisz czasami. Dobrze, to teraz tylko już tak kończąc pomału, chciałem pokazać wam kilka przykładów, żebyście też wiedzieli, jak to w Polsce wygląda, takich przedsięwzięć enoturystycznych. To jest jedno z nich. Ertelki enoturysty byli za darmo, a se układ. To jest takie miejsce przygotowane na ładnym wzgórzu, winnica, są takie ciekawe domki gościnne. Odpowiednio przygotowane miejsce, też ciekawie, bo to się dzieje w miejscu, gdzie powstaje wino. To jest z kolei Pałac Mierzęcin, to jest takie bogate przedsięwzięcie, gdzie jest spa, golfowe? Pole golfowe, tak, zabrakło mi słowa. Spa, no takie luksusowe miejsce, gdzie... Gdzie na bazie kosmetyków z winogron można... Kosmetyków i saszoli byli z gamuchenebac, chdeba. Oczywiście degustacje organizowane w samych winnicach, to też ludzie bardzo lubią. Jest bardzo zalany stary srapia, popularuje, piton wynakszy, degustacji z czatareba, piton wynakszy, da kur siłceś. Tu jest z kolei takie przedsięwzięcie rodzinne, które jest nastawione na takie wiejskie bardziej klimaty, czyli są konie, są kozy, owce. To jest Magalitiaris, upro, sokluri garemos, siekmis.
Ale ciekawe to jest to, że to takie wiejskie życie, ta wiejska oferta, jednocześnie ta rodzina posiada taki pałac, w którym jest hotel. I z jednej strony pokazują takie wiejskie życie, ale tutaj jak ktoś chce bardziej luksusowo, to może... Czyli obok pałacu też pasą się owce, kozy, prawda? Też takie kąpiele w środku winnicy. Albo siłowe nasze. Można też taką ofertę stworzyć. Coś dla ciebie. Tutaj też taki przykład winnicy, która wykorzystuje bliskość popularnego miejsca turystycznego. Wymyśl. To jest Kazimierz, miasto bardzo popularne w Polsce dla turystów. To ono jest położone nad Wisłą, bardzo statystyczne. W zasadzie miasto żyje z turystyki tylko. I kiedy właściciel wiedział, że będzie zakładał winnicę, wiedział jedną rzecz, to musi być blisko miasta. I nagle się okazało, że niemal zmonopolizował rynek jakby enoturystyczny, bo jest najbliżej. Tam można dłuższy spacer albo jakimś meleksem czy busem podjechać i u niego jest cała no, frekwencja jest niebywała. Fakty urat czajek do Helsi monopolia, tam kalak jest garsze moje. Mitro pola z jachlosar, kalak jeden ona pechit gajse, jeden utmety cuti, kinda mankanit miła. Da, sens kuje. Winnica Kazimierskie wzgórza. Jest Kazimierzis, górak jakiś, Wenachewi. I w restauracjach w mieście, w Kazimierzu, w zasadzie są tylko te wina. O da, nam kalak jest restaurant lepszy, cholo tam jest winowe bije. Spadł winowa rekiedy. To są oczywiście przykłady typowe jakby dla Polski, bo w Gruzji wygląda to trochę inaczej, ale chciałem, żebyście też zobaczyli trochę w inny aspekt. I też właśnie w różnych aspektach chciałem to pokazać. To jest z kolei takie przedsięwzięcie rodzinne, które nazywa się Ogień. Sałodziaku. Sacarmo, rumelsac kuja, cechli, a dlaczego ogień? Właśnie to chciałem powiedzieć. Dlatego, że to jest pomysł na taką autorską, lokalną kuchnię, która jest robiona na żywym ogniu. Czyli nie na gazie, nie w jakichś piecach, tylko to musi być żywy ogień. Ak cholapery, specyfik aresni maszyno, cholapery, cechli, ara gazy, ara elektrobazy. Ara na autobusie, cholud, socchal, cecchal. I są zapraszani różni szefowie kuchni, i którzy mają swoje autorskie pomysły. I na tym to polega, że co któryś tydzień jest nowy szef kuchni, ma swoje menu, wymyśla i przygotowuje. Chol pireula, tytuleba, tawarim zareuli, surijan, ratom, intrum, tytuł zareus, patyżowy. Powiel kuira, i tam jest gansakutrebul kert sam zadebs, a cechze, zocchal cechze. Miejsce jest bardzo popularne, chociaż serwuje bardzo prostą kuchnię, to jest bardzo naturalna i lokalna kuchnia. I tutaj wam to zdjęcie nic nie powie, ale to jest bardzo znany polski szef kuchni, ekstremalnie popularny Robert Makłowicz. Celebryta, podróżnik zajmujący się kuchnią. Tak. Więc to jest taki wymyślony projekt, w którym też, a ci ludzie, właściciele, też produkują wino. Więc wszystkie te imprezy, wszystkie te degustacje, te dania są z ich winami.
Podarę popularuję poloneci, dzielnymi tą romami si, chluby lepskami si, menach i cak. Ta, rody sac, ta, ta, si, wino i bita, mara geben, tam sam zareulus. Jednym z pomysłów kiedyś, właśnie w ogniu, było zorganizowanie gruzińskiej supry. A, trus, am organizacja, sam sao dziakowimas, konda kartuli supris, prezentacja Cardgena. Więc całe menu było przygotowane, to była kuchnia gruzińska. Kartuli. Była gruzińska woda, były gruzińskie wina. Stali, winoebi, mieliśmy tamadę. Tamada. Ternike Minadze, on jest z Imereti, w tej chwili mieszka w Polsce. Dobrze mówi po polsku, jest Gruzinem, więc świetnie poprowadził suprę. Mhm. A to co chorob z Poloneci? Kartelia, Martelia, mogę się nie dla paru. Wydychanie co rozpolę. Jak ma na imię nazwisko? Tornike Minadze. Tornike Minadze. Romelicji po Tamada. Więc też takie pomysły pozwalają przyciągnąć ludzi. Aha. A Rondy. Dobra? A. Idziemy, idziemy na koniec? Tak, już kończymy. Mhm. A, Madlowa. Tylko składacie zapotrzebowanie i jest. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. I mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem wam to, co się dzieje w Europie, jakie są trendy. Dla mnie dużym doświadczeniem jest każda wizyta w Gruzji i bacznie oglądam to, co się tutaj dzieje. I porównuję to, co się dzieje w Europie, to, co się dzieje w Gruzji i tutaj ciągle się coś zmienia i to jest bardzo inspirujące, dlatego za każdym razem jest... Sakatul și beurirea mea îi țuleba, de aia este de uprumet halis mazăleu sume. Mă uzeu No i tyle, dziękuję. Didi Madlova.